rapper like the narco. Got dope like Pablo. Got dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego. We'll be in rapping kilos. Snub nose with potato. Straight out the jungle. This real rap no mama. Chop trees with the Draco. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz, pan Pawłowski, rozpoczynamy potężnie, mocnym uderzeniem kolejny sezon Rundek. Już 4 czerwca spotykamy się ponownie w Ergo Arenie Gdańsk, Sopot, tam, gdzie wszystko zaczęło się dla Highliga i robimy potężną galę. A skoro to trzeci sezon, skoro to potężne zestawienia, skoro to potężna gala, to trzeba też zacząć bardzo mocnym uderzeniem, jeśli chodzi o pierwsze rundki. I myślę, że pojedynek w tej formule, boks birmański i przede wszystkim z tymi zawodniczkami, czyli Lil Masti oraz Zusie, to będzie prawdziwa potęga. Aniela, Lil Masti, Bogusz oraz Zusie, witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. Siemanko. Hejka. No i oczywiście witam was serdecznie, widzowie. Nie mogę się doczekać tego, co się będzie tutaj dzisiaj działo, bo mam takie poczucie, nie wiem, czy też tak macie dziewczyny, że mimo, że na konferencji duża część była poświęcona wam, dużo mówiłyście, to wciąż mamy tyle jeszcze tematów, które nawet nie zostały muśnięte. Ja na przykład nie ukrywam, że sporo pytań, które były na konferencji przygotowane, nawet nie padło, bo tak mocno jakby wyszłyście tutaj w dyskurs. No i pytanie, czy dzisiaj możemy się spodziewać podobnie tutaj takich dużych emocji z waszej strony, czy raczej po konferencji troszkę zmiana nastawienia z którejkolwiek ze stron. Zusie, zaczniemy od ciebie. I jak Aniela nie będzie przekrzykiwać, to myślę, że tak, nie? No jak nie, no to bez sensu przychodziliśmy tutaj i marnowaliśmy swój czas. Czujesz, że przekrzykiwałaś? Wiesz co, nie. Jakby ja mówię swoje, tak, ona mówi swoje. Rozmawiajmy, mamy dzisiaj dużo czasu. Ile będzie trwało? Półtorej godziny, dwie? Półtorej do dwóch godzinek. No to nie będziemy się przekrzykiwać, mamy dużo czasu, ja sobie wzięłam notesik, wzięłam sobie ołóweczki, więc będę sobie notowała, żeby nie przekrzykiwać się. No właśnie, zwróciliśmy uwagę na to, że dzisiaj w barwach Borussii Dortmund, za chwilę będziesz rozrysowywać tutaj taktykę. Znowu, jak na pierwszych rundkach mam pokazać, o. Więc tak, ja dzisiaj jestem trochę jak taki piłkarz. Tomek mówi, koreczki. Kochanie, czemu założyłaś korki? No nie, właśnie. A, tu nie ma puenty, dobrze. Tu nie ma. Spodziewałem się, że tutaj będzie jakieś mocne uderzenie na koniec, ale myślę, że te najmocniejsze uderzenia padną. Ale oczywiście. Wiesz co, nie, to jeśli chodzi o ten kolor, to tak. Te najmocniejsze to będą w oktagonie. Zawsze. Też tak myślę, szczególnie. Nic nie było tu zamierzone. No dobrze, no myślę, że będzie się tutaj działo. Przypominam, jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, jest to program Rundki. Rundki są trzy. Pierwsza runda to są pytania tutaj ode mnie dla naszych zawodniczek. Część pytań jest zebranych też z waszych propozycji, z waszych pytań, więc mamy tutaj, myślę, parę takich perełek i parę rzeczy, które was interesują, a niekoniecznie muszą być dla naszych zawodniczek wygodne. Druga runda, zawodniczki zadają pytania sobie wzajemnie, czyli Zusie pyta Lil Masti, Lil Masti pyta Zusie. Zobaczymy, czy się przygotowały panie. No i oczywiście trzecia runda, telefony od was, więc będziecie mieli okazję też zadzwonić tutaj do nas i zadać swoje pytania. Ja tylko przypomnę oczywiście, że 4 czerwca widzimy się w Ergo Arenie. Jeżeli jeszcze nie macie biletów na to wydarzenie, to zachęcam serdecznie do tego, żebyście z tego korzystali. Musicie tam być. To jest jedno z tych wydarzeń na zasadzie jeżeli nie będziecie tam, to gdzie indziej? Po prostu. Można też oczywiście kupować pay-per-view, do czego zachęcamy. Z mojego linku zapraszam serdecznie, wspieram schronisko. O, a na co ty przeznaczasz reflinki? Masz jakiś swój cel, czy tak po prostu na dalszy rozwój? Nie, ja nie mam żadnego celu w przeznaczeniu kwoty, którą uzbieram z mojego reflinka. Okej, okay, spoko, ale no strzelam, że pewnie będziesz inwestować dalej w siebie, w rozwój, no bo to jest jakby taki twój... Tak, wiesz, ja na bieżąco staram się pomagać, udostępniać różne zbiórki. Okej,
Czy w tym momencie są jakieś zbiórki właśnie konkretne, które promujecie na przykład? Ja mam generalnie taką fundację, do której jeżdżę już dość od długiego czasu i tam w sumie głównie przeznaczam swoje pieniądze z pay-per-view. To jest Fundacja Kosma, pomagamy psim seniorom, projekt Kosma, pomagamy psim seniorom z Redy. No i pani Barbara jest sama, to jest organizacja non-profit, ma tam teraz na ten moment pod opieką ponad 30 psów i tam cały czas coś jest potrzebne, a to pieluchy, a leki, a jakiś zabieg, naprawdę psy są takie w opłakanym stanie i pani Barbara daje im naprawdę drugie życie, albo już któryś z kolei, nie? Ale dożywają tam godnie, także mega propsy dla pani Barbary. Super inicjatywa. I to jest blisko super. Mojego domu, dlatego tak jestem zżyta. O, proszę. A u ciebie jest jakaś... Wiesz co, ja nawet wczoraj udostępniałam zbiórkę Rycha, to jest sportowiec, który zerwał sobie więzadła krzyżowe. Piłkarz. No to dla piłkarza tak, jego klub po prostu, wiesz, no nie jest w stanie mu pomóc zebrać na tą operację, a że mnie tam sporo obserwuje takich sportowych dusz, no to wesprzyjcie. To jest legitna zbiórka, jest to znajomy, jest to rodzina mojego znajomego, więc tak. Ostatnio też zbieraliśmy na dwie dziewczynki. Jedną, której się udało zebrać całą kwotę, tam było chyba 6 czy 8 milionów i jedzie do Stanford na operację bardzo poważną, więc tutaj zbiórka udała się, też pozyskali fundusze, więc super. I na Liliankę też udało nam się zebrać ostatnio, więc myślę, że zaraz znowu będę ruszała z jakąś zbiórką dla dzieciaczków. Super, no to jest jeden z chyba takich najfajniejszych aspektów tego bycia znanym i posiadania tych zasięgów, że można się nimi dzielić i jak wychodzi z tego coś dobrego, to jest duży props. Zaczęliśmy tak bardzo wholesome, no to teraz przejdziemy do tych ostrych razów, na razie na słowa, a już 4 czerwca w klatce. Zapraszam Was serdecznie na rundę pierwszą. I zaczniemy od takiej rzeczy, którą poruszyliśmy na konferencji, ale troszkę tematu nie dokończyliśmy, bo gdzieś tak zaczęliśmy dygresjami lawirować dookoła. Zusie, opinie na temat twojej przeciwniczki są bardzo zróżnicowane. Część osób widzi w niej symbol kobiecej siły, inni atencyjność i cringe. Jak ty postrzegasz Lil Masti? Wiesz co, ja powiem może na przykładzie. Fame MMA do dzisiaj wstydzi się tak tego zestawienia i mówi o tym głośno. Jest tak cringe'owa, że wyrzucili ją stamtąd, pozbyli się jej i myślę, że powinna być wdzięczna Hajlik, że ją tutaj przyjęło. Czy zgodzisz się z tą perspektywą? Bo wydaje mi się, że tutaj jest parę różnych wersji wydarzeń. No wiesz, Zusie cały czas jest konsekwentna w wmawianiu widzom. Tak, jak ty. Jakichś informacji, tak. A poczekaj, przepraszam. Okej. Okay. Dasz mi dokończyć? Jasne. Podobno to ja przerywałam, tak? A teraz ty mi przerywasz. No widzisz, nauczyłam się szybko czegoś od ciebie. O, no to jestem dobrym przykładem dla ciebie, skoro się szybko ode mnie uczysz. No właśnie uczysz. Nie, bo sama jesteś swoim zaprzeczeniem. Prosisz, żebym ci nie przerywała, stara. Prosisz, żebym ci nie przerywała, to był zły przykład. No to fantastycznie, że jestem twoim przykładem i mam duży na ciebie wpływ w takim razie. A może trafiłaś na podatny grunt, tak jak na dzieciaki wcześniej. Wracając do pytania. I tak jeszcze przez 2 godziny, proszę. Wracając do pytania. No myślę, że Zusie po prostu, wiesz, ma jakąś swoją wersję, wmawia widzom po prostu jakiś swój punkt widzenia. Ale ty i mocno się go używasz. Trzyma. Mocno się go trzyma, tak? Więc no, to jest moja odpowiedź. No. No tak, a jeszcze ten aspekt, no, czy ty się czujesz rzeczywiście wyrzucona z poprzedniej federacji? Bo to chyba nie do końca tak wyglądało. Wiesz, no nie, oczywiście, że nie do końca tak wyglądało. Zresztą zaczęliśmy już rozmowy a propos mojego powrotu tam, więc to nie do końca jest, Zusie, tak jak ty próbujesz mówić widzom. Ale to tak jak było jak z Karoliną Owczarz? Jej menadżer powiedział jasno, że to było tylko zapytanie. To było tylko zapytanie a propos walki. Ty powiedziałeś, że poszła propozycja, to było tylko zapytanie. Nie, nigdzie nie było powiedziane, że Karolina ma gdzieś walczyć. Ale zaraz, to właśnie skąd, jest twoja skąd ty wizja. Masz takie informacje? Wypowiadał się na ten moment, a ty poczekaj, to teraz mi nie przerywaj i moi kochani, posłuchajcie, a propos tego, kto jest fałszywy, kto gada jakieś właśnie rzeczy podkoloryzowane na swoją korzyść. Proszę, nie przerywaj. Ja dostałam propozycję od federacji. Dostałam telefon, Aniela, czy zawalczysz z Karoliną Owczarz? Mm-hmm. Ja nie wiem, czy oni z nią rozmawiali już w tej kwestii, czy rozmawiali z menadżerem. Ja dostałam taką informację od federacji. Dobrze. A ty, wiesz, dlaczego ty się w ogóle wypowiadasz na ten temat? No, bo poruszyliśmy go na konferencji, więc chyba...
Dobrze, no ale jakie ty mogę masz, go poruszyć, jaką ty czy masz nie? wiedzę w tym temacie? No czy właśnie ty, taką, czy ty, jaką czy, zbieram czy ty sama i jaki robię research, okay, stara. Okej, a rozmawiałaś z federacją? Dobra, to poczekajcie, chcę, żebyście czegoś posłuchali. Moich fanów w taki sposób, że nazywa ich osobami chorymi psychicznie, tak? Niestabilnymi emocjonalnie. Jak to dokładnie było? Nie potrafię teraz tego zacytować na ten moment. Aniela, jak to było? Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiesz, o czym mówisz? Ja widzę, że ty wiesz więcej o mnie niż ja sama. A to zapraszam was do Hyde Parku. Ale to też, jeśli nie wiecie, to jest fragment konferencji. Ktoś coś powiedział, tak? To też ktoś coś tam powiedział. A to nikt nie powiedział, to są twoje słowa. Mam ci teraz znaleźć w tym momencie? To, co ty powiedziałaś, że to są twoi fani, to są niestabilni. No ale puść tą wypowiedź tego menadżera. Po co puszczasz konferencję? To każdy wie, o czym my rozmawialiśmy. No i posłuchaj dalej, bo to jest menadżera. I znowu przerywasz, znowu nie dajesz nie, do końca. Ludzie menadżera. Nie pamiętają tej sytuacji. Puść menadżera, puść co powiedział menadżer, bo ja nie wiem, co ona tam puszcza. Z telefonu, jak najbliżej mikrofonu. No wiesz, jak to będzie wyglądało, jak 31-letnia kobieta, wiesz, jej mastii będzie wyciągała i tutaj, wiesz, konfrontowała się z dlaczego młodymi... Ona puszcza, dlaczego nie puszczasz odpowiedzi? Dlaczego nie emocjonalnie? To ty nie pamiętałaś, czy nie wiedziałaś, że to powiedziałaś, czy nie mówiłaś? Przecież ty to przed chwilą powiedziałaś. O czym ty mówisz? Mówiłaś, że puścisz nam wypowiedź menadżera Karoliny Owczarz, nie a teraz mówiłam, nam puszczasz nic jakieś... takiego nie powiedziałam. Powiedziałam, posłuchajcie. Ja nie powiedziałam, że puszczę wypowiedź. Aha, no to ja czekałam tutaj na jakąś wypowiedź ja od menadżera. Ja mówię o twoich wypowiedziach, o tym, jak ty manipulujesz słowem, jak ty manipulujesz wizją. Nie. Przecież nie. powiedziałaś, to było Arek, audio, Arek, to było bo ja nie rozumiem, konferencji. O co tutaj chodzi. Ja wiem, że ty nie rozumiesz, Aniela. Ty czasami wielu rzeczy nie rozumiałaś i nie rozumiesz. Teraz może zrozumiałaś, dlatego nie, się odcinasz. Rozmawiamy o Karolinie Owczarz i o menadżerze. Ale powiedz jej, jak ty mnie zrozumiałeś, bo może to jest ze mną rzeczywiście... Zuzi przychodzi, było... mówi, że ma wypowiedź menadżera, po czym puszcza konferencję. Ja drogie panie, już że mówię. To już była mówię. Jego wypowiedź, to była jego, przejście. A to była twoja przed chwilą. On ale powiedział na wywiadzie. Ale ty masz tą jego wypowiedź? Ja ci ją znajdę tak jak to twoje. Czy ty z nim rozmawiałaś? Poproszę, ja, jeśli ogląda to menadżer Karoliny Owczarz, albo Karolina Owczarz, niech zadzwoni, niech powie jak było. Będzie z jej trzecia strony, runda. Zapraszamy na telefon. Będzie trzecia runda, będzie można to zrobić. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. Nie poznam zdanie Karoliny Owczarz i menadżera, bo ja rozmawiałam tylko z federacją. No i dobrze, i ja też to nie fajnie. To nie było tak, że my siedzieliśmy, wiesz, ja, Karolina, menadżer. Ale tego i nie powiedziałaś. Walkę. To nie, twoich ja słów wyglądało inaczej. Dostałam propozycję walki z Karoliną Owczarz. Ale ty nie byłaś taka rozwinięta na poprzedniej konferencji. Powiedziałam, dostałam propozycję walki z Karoliną Owczarz. Bo dobra, dostałam, to ja tak? sobie jeszcze raz to przesłucham w takim no razie. No to przesłuchaj no. sobie, bo... To tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, próbujesz że ich tak nie nazwałaś. Próbujesz coś znowu mówić widzom. No nie, no stara, jest, nie próbuję. Czy ty słyszałaś jest, to nagranie? Nie wiem, no... Słyszałaś, dlatego zaprzeczasz. Okej, okay, widzowie, kończmy. Proszę, kolejne pytanie, bo to jest dobrze, bez sensu, tracimy takim razie mój czas. Z kolejnymi pytaniami. No ja spodziewam się, że tutaj ponownie dwie godziny mogą nam nie wystarczyć. Nie no wiesz, no wmawia cały czas, wiesz, jakieś plotki powtarza, wymyśla jakieś historie, że ona wie, jak wyglądały nasze rozmowy. Ona wie tak, ona wie, za co mnie fame. Ona wszystko wie o w konflikcie moim z fejmem. Stara, ona to jest to, co powiedział Boxdel. Teraz powiem, przytoczę wypowiedź Boxdela. Jakby on z tobą rozmawiał, to by wyszła z niego najgorsza patola, dlatego nie chcę z tobą gadać. Hit. To są słowa Boxdela. Ja to puszczę sobie na story. Zapraszam na story Instagram Zushi Official. W porządku, ale nie poruszajmy tego tematu. Jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o tej walce, która myślę sama w sobie jest bardzo ciekawym zestawieniem. Tym bardziej, że też to doskonale... dawaj sportowe pytania, Arek. Doskonale wiemy. Do sportowych jeszcze przejdziemy. Mamy dużo jeszcze niesportowych, także spokojnie. Nie, no wiesz, to są ciekawe historie tutaj. Nie, no to są bardzo ja ciekawe myślę, historie, że warto o tym też... wszystkim pogadać. Mhm. Wiesz, w momencie, kiedy Zusie myśli, że wie wszystko na temat moich rozmów z federacjami. Ja nigdy tego tak. nie powiedziałam, Aniela. No, i właśnie no tak, no, ale tak wiesz, to wygląda. Mhm. Tak to wygląda, Zusie. Dziewczyny, kręcimy się trochę w kółko, przejdźmy tak, do kolejnego nie pytania. Się, kolejne będzie, pytanie. Będzie jeszcze druga rundka, hit, gdzie będziecie mogli się bardziej wymieniać. To jest hit. Lećmy z kolejnym pytaniem. Ty jesteś hitem internetu. I to wielokrotnym w sumie, w wielu tak, różnych wydaniach. No. Wielu różnych jak wydaniach. Się sama nazywałaś, królowa internetu, która inspirowała Areczku. Wielu. 10 minuta, 25 sekund, pierwsza konferencja z Martą Linkiewicz. Dobrze, to nie jest żebyś konferencja. Żebyś ty była tak dobrze przygotowana do walki. Żebyś wiedziała, że będę. Żebyś wiedziała, jak zrobiłaś że będę. Research jestem. Na moją osobę. No to naprawdę będzie super. No właśnie, co do ja tego może chciałem... założę kanał komentarii, takich nienawidzisz. Będziemy się bić na kilku polach. Słuchaj, zakładaj, w ogóle mnie... Słuchaj,
ty jako osoba w ogóle mnie nie interesujesz. Rób sobie co chcesz, zakładaj sobie kanał, rób sobie co chcesz. Naprawdę mnie to nie interesuje. Jeśli ty to wszystko robisz, chcesz robić dla mnie, proszę bardzo, skoro mam na ciebie taki tak, wpływ. Tak, stara, bo tak mnie zainspirowałaś. Jestem... Ja odkrywam nowe talenty chyba, w sobie. Chyba tak. Ty no mnie chyba... pchasz do czegoś nowego, chyba stara, to jest niesamowite. Tak jak Martę, zobacz, gdzie Marta jest dzięki tobie. Chyba to tak właśnie wygląda. Tak, dodajesz nam takiej mocy. Tak wygląda. Girl power, tak, ja sobie stara. Siedzę tu spokojnie, dotyk tak? Midasa, nie? Przychodzi... Wszystko zamienia się w złoto. No, ale słuchaj, siedzę sobie spokojnie, przychodzi laska i od początku tych rundek gadamy o mnie. No tak, no to ty chyba jesteś stara, chyba stara, ja siedzę z legendą polskiego internetu przy stole, ja nie umieszkałabym się o ciebie nie pytać, no stara, co, o czym ty mówisz, to jest niesamowite przeżycie, raz na milion. Dobrze, ja myślę, że widzę, że raczej... cały czas ci siedzę w głowie, tak, cały czas tak, ci siedzę w głowie, cały czas o mnie cały myślisz. Czas. Tak, ja myślę cały o tobie czas, bardzo intensywnie, cały czas stara. W głowie, pierwszy tak? i ostatni raz cały w moim czas. Życiu. Bardzo dobrze. Jestem bardzo na tobie bardzo skupiona, dobrze. A jeszcze bardziej na sobie. Bardzo dlatego ja dobrze. Ci mówię, ale, zobaczysz ale cieszę się, moje że jesteś na mnie skupiona. Skupiaj się na mnie. Dla mnie to jest skupiaj bardzo przyjemna robota. Ja sobie tutaj mogę usiąść, ręce za głowę wziąć, a dziewczyny robią tutaj magię. Ale chciałbym troszkę cofnąć się właśnie do tego, co mówiłyście, bo jakby chwyciłyście ten temat, więc przeskoczę do pytania. Jeśli chodzi o konferencję, rzeczywiście dużo osób ma taką opinię, że Zusie bardzo przyłożyła się do wykonania researchu na twój temat i poruszyła, zresztą dzisiaj też powiedzmy porusza i pewnie będzie poruszać niewygodne to dla ciebie tematy. To jest wszystko dostępne w internecie, stary. Mhm. Tutaj nigdzie nie trzeba było szukać daleko. Czy czujesz, że na konferencji zostałaś pokonana werbalnie, na słowa zostałaś pokonana? Nie. Pewnie, że nie. Nie czujesz? Nie, wiesz, ja postawiłam na spokój. Wiedziałam, że będzie mnie atakowała, byłam na to przygotowana, myślałam, że będzie robiła to bardziej ze smakiem, z klasą, a no nie stara, tak jak Ewka. No stara, nikt ciebie wibratorami nie rzucał, nie, też powiedziałaś, że Zusie, robię to samo co Ewa. Zusie, ale to nie mów o moim życiu, kiedy twoje nie świeci przykładem. Zastanów się, mówisz? Co ty robiłaś. Co ja robiłam, wypominasz... stara, ale dobrze, o czym mówisz? Dobrze, powiedz mi przykład, dobrze, o czym mówisz, co robiłam? Zaczynamy. Bardzo wyśmiewałaś i przytaczałaś jakiś tam mój odcinek Seksmasterki o piciu moczu, gdzie sama... U Kuby Wojewódzkiego, z tego co czytam, moi widzowie mi piszą, mówiłaś, że pijesz swój okres. No to co jest gorsze? Stara. Człowiek, który w swoim zaciszu domowym ma fetysz, ja takiego fetyszu nie mam, ale nie wiem, człowiek, jest gorsze. Który ma taki fetysz i uprawia pissing, czy ty pijąca mocz, co jest gorsze? Ty pijąca mocz. Czy ty pijąca okres, co no jest właśnie. Gorsze? Powiem ci tak, a propos researchu, jak jesteś taką panią, bizneswoman, inteligentną erudytką, nie, 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 ja nie robiłam się tego nazywasz, researchu. Ja nie robiłam tego właśnie researchu. Właśnie dlatego jesteś ignorantką, a nie bizneswoman, erudytką i inteligentną kobietą, no. Bo się nie zainteresowałaś nawet tym, co ja tam powiedziałam. Ja mówiąc to, miałam 18 lat i byłam w cugu alkoholowym i narkotykowym, gdzie ty też byłaś uzależniona, o czym mówisz otwarcie, chociażby odsyłam was do wywiadu dla Pomponika. I jeszcze do tego kradłaś, ćpałaś, piłaś, kradłaś. Dla pomponik.pl dałaś taki wywiad, że byłaś uzależniona. W wieku 17 lat to takie twoje ciągi trwały chyba 4 lata. Ja mówiłam, że byłam uzależniona? Dobrze, ja to wszystko powrzucam w takim razie, jeśli Aniela się tego wypiera. Myślę, że jak każdy, nastolatek miałam więc o okres czym ty mi buntu, więc wiesz, teraz posłuchaj. Piłam, paliłam, ale ja nie pamiętam, żebym ja mówiła o tym, że byłam uzależniona. A, okej, okay. To ja poszukam to specjalnie dla dobrze, ciebie. Dobrze, wróćmy do tego moczu pamięć. I okresu. Tak, ja to mówiłam, jak miałam 18 lat, ledwo okay. skończone, a ty dźgałaś dobrze. Się wibratorami przed kamerami, nie jak miałaś się 25 nie dźgałam lat. Się. Dlaczego a co robiłaś? Dlaczego to udawałaś, że się dźgasz? Dlaczego, stara, jak ty się czujesz z dlaczego tym, kłamiesz? Że twoje filmy jako dlaczego bizneswoman kłamiesz? Dlaczego kłamie? Wmawiasz coś widzą, co jest nieprawdą? Wpiszcie nie sobie Lil Masti się. Masturbacja, wpiszcie sobie Lil Masti Pornhub. Jak się czujesz z tym jako bizneswoman, że twoje filmy są na Pornhub? Dlaczego wmawiasz to ludziom rzeczy, ja? Których nie ma? Wmawiam? Dlaczego wejdźcie wmawiasz? Sobie, wpiszcie li. A ja zachęcam was do tego, seks masterka, żebyście... masturbacja, seks masterka. Słuchaj, ja zachęcam, ale ja zachęcam, to, proszę, to, proszę na chwilę. Ale to, co proszę ja uwagę, sobie dziewczyny, to, co ja... jedno, jedno ty słowo, to jedno robiłaś zdanie. Na oczach ludzi, a tylko ja to robiłam zdanie. W zaciszu domowym. Arek, dlaczego ja nikomu nie szkodziłam. Bo też nie chcę, żeby nam po prostu odcinek zleciał. Dlatego cokolwiek będziecie sobie wpisywać w... O co tu chodzi? Cokolwiek będziecie sobie wpisywać, to zróbcie to po tym, jak obejrzycie te rundki, bo myślę, że tutaj wrażenie będą o wiele a ja większe. Ja myślę, że możecie sobie to włączyć, głos, to w niczym nie przeszkadza. Jedno oko tutaj, drugie oko tutaj. Mamy tutaj... Ale ręce na kołderkę. Mamy tutaj, proszę państwa, taki przykład właśnie chodzącej moralności. I to jest Zusie. Ona ma swój taki świat, który jest poprawny i ktoś, kto żyje w inny sposób, ktoś, kto, nie wiem, na przykład ja byłam seksmasterką, tak robiłam różne rzeczy, nagrywałam byłaś, różne jesteś, odcinki. Ty sama nie wiesz, kim ty jesteś. Słuchaj, nagrywałam różne odcinki, zwracałam uwagę na tematy tabu, a ty przychodzisz, studiując 3 lata psychologii,
i wymawiasz mi, że to wszystko, co ja robiłam, było złe, że ja się powinnam tego wstydzić. Ale jak ty edukowałaś tych ludzi? Tobie powinni zabronić w ogóle bycia psychologiem. Ja mam nadzieję, że ty nie będziesz wykonywała tego zawodu. Ty wiesz, na czym polega psychologia? Ja mam. Psychologia polega na tym, żeby odciążyć... A seksuologia na tym, na piciu swojego moczu? To jest słuchaj, już Adamianie młodzieży? Słuchaj, żeby... Nie, ty słuchaj mnie. Picie własnego moczu to jest uświadamianie młodzieży, rzucanie się na ludzi nago w mieście to jest uświadamianie młodzieży, to jest seksuologia, to jest edukacja seksualna? Dobrze. Psycholog, Stara. Dobry psycholog odciąża człowieka od swojej przeszłości, a ty wypominasz przeszłość. Zwalasz to na ty nasze barki, my wskazujemy nie, tylko i wyłącznie słuchaj, drogę, Stara, słuchaj, tobie jej nikt nie pokazał. I to jest brak moralności. Nie. Ty krzywdzisz ludzi. Ja ty pokazujesz ludzi? Swoim zachowaniem, że to jest dobre zachowanie. Jakie? Że ty wypominasz i chcesz, żeby się wstydzić swojej przeszłości. Nie, Stara, ja ci ty już każesz powiedziałam. Ludziom wstydzić się za to, co zrobili. Ale ty się przecież nie wstydzisz. Mówiłaś u Kuby Wojewódzkiego, że zarobiłaś 4 miliony na seksmasterce. To ty krzywdzisz ludzi, pokazując młodym dziewczynom, że to zarabianie na własnym ciele, ganie się wibratorami, rzucanie się nago na ludzi ale, i picie własnego daj mi robić jest w życiu. Dobre. Daj mi robić w życiu. Stara, rób, tylko nie nazywaj tego edukacją seksualną. Nigdy nie nazwałam tego edukacją nigdy seksualną. Nigdy nie nazwałam. Okej, słuchajcie, teraz Lil Masti mówi, że nigdy nie nazwała nie edukacją wiem, seksualną swoich filmów jako seksmasterka. Zawsze mówię, że zwracałam uwagę na temat edukacji seksualnej, a nie zajmowałam się edukacją w jaki seksualną. Sposób? A ty, jako osoba, która podpiera się psychologią i cały czas grasz taką panią Stara, taką tutaj jest show, tutaj nie, to nie ma nic wspólnego z moimi dobrze, studiami. Dobrze, ale krzywdzisz widzów. Tak, krzywdzisz, ja krzywdzę, a ty tak, co wtedy sobie myślałaś, widzów, jak to robiłaś? Wmawiając, co? Pomawiając, poszerzając plotki. To mi wytocz proces jak Karasiowi. Poszerzając plotki i... Kornasiowi. Jako osoba, która 3 lata studiuje psychologię, powinnaś wiedzieć, że jest coś takiego jak rozmowa z lustrem, tak? Ty w innej osobie widzisz siebie. I ty cały czas patrzysz na mnie, czy na innych Stara, ludzi i wyszło filmów ciebie... nie znajdzie się na Pornhubie. Wyszło z ciebie szydło z worka. O Jezu. A jeśli chcesz, żeby moje filmiki, jakieś tam seksmasterki były na Pornhubie, co z tego? Już, Jezu, ja nie mogę tego co słuchać, tego? Czy to jest złe? Jezu, nie, czy to nie, jest nie mogę widzisz, tego ty słuchać. Wmawiasz ludziom, że ja twój punkt widzenia jest najważniejszy jest jedyny słuszny. Ja to nikt tego inny nie może mieć innej moralności niż ty. Nie. Nikt inny nie może mieć innej moralności niż ty, tak? Nie, no ty masz inną zupełnie niż ja, Stara. Powiedzmy sobie tak, raz na zawsze. Zapamiętaj to sobie, ty masz inną moralność niż ja. Tak? Ja wolę być ćpunem niż ćpunem i dziwką. Że ja jestem dziwką? Że ja jestem dziwką? Wiesz co, no to ty siebie tak nazwałaś. Kto? Ja siebie nazwałam dziwką? Ale gdybym miała wybierać, to wolę być ćpunem. Zusie. Moich filmów się nie znajdzie na Pornhubie. Dobrze, słuchaj. To żeby troszkę tutaj złagodzić emocje, zmienimy tylko, temat. Tylko zakończę ten proszę. Temat. I poruszasz, wytykasz jest... mi, byłaś sama uzależniona, miałaś przygodę z używkami i wypominasz mi coś, co ja... Okej, miałam, to, tak? Tak, super. Może i miałam, czy ja ci wypominam? Tak, ty miałaś mi to przed chwilą, że ja nie jestem sama święta. A ja ci powiedziałam, no właśnie, to że dlaczego ja jak to wypowiadasz robiłam, miałam na mój 18 temat. Lat, a ty 25, to czyli tyle, co ja teraz. Ale słuchaj, są ludzie, którzy mają problemy z alkoholem czy z narkotykami w wieku 30, 40, 50 i to jest złe? To tylko w wieku 18 lat można mieć problemy ja z alkoholem dziewczyno. Żeby jak najszybciej się wyleczyli, żeby dokładnie, podjęli dokładnie. Pracę, żeby ale to nie wypominaj mi, ja że ja mówię, to miałam problemy przekaz, z alkoholem Stara, czy z narkotykami, bo takich nie miałam. Dobrze, dziewczyny, bo w tym momencie mówicie obie na raz. Troszkę musimy to poukładać. Pytanie do ciebie, Zusie, bo mówiłaś o tych wstydliwych rzeczach z przeszłości. Jest takie pytanie od naszych widzów. Proszę bardzo. Podczas gali walczy Paweł Scarface Bomba. A to ja powiedziałam, to jest mój prywatny temat, ja się nie będę na ten temat wypowiadać. No tak. Ja sobie nie życzę. Okej, bo ogólnie pytanie od widzów. To są moje prywatne tematy, moje sprawy. Okej, ale czy mogę to pytanie zadać ewentualnie wtedy, jakby nie, na nie możesz, odpowiesz? Ja ucinam ten temat. Okej, czyli jakby nie odpowiesz tak, na ten temat. Tak, mnie to w ogóle nie interesuje, to jest poza mną. Widzowie w takim razie... Człowiek nie po to ucieka, żeby potem do tego wracać, absolutnie. Okay. A to wszystko, o czym ja tutaj wspominam, jeśli chodzi o Aniele, to było publiczne, to było do wiadomości publicznej. To są moje prywatne sprawy, tak, mój dom, no pytam, moja rodzina pytam głównie dlatego, bliscy. Że no, na TikToku, który jest publiczny, no, wyglądaliście na wspaniałą, zakochaną parę. Ale dlatego... ty co, ty nie znasz pozorów? Ty nie wiesz, jak to nie, no, wygląda? Doskonale no wiem, właśnie, jak wygląda i tutaj o nich rozmawiamy właśnie przy tych stołach. Doskonale wiem, jak wygląda świat influencerstwa. Więc nie, to nie miało nic wspólnego z prawdziwym życiem, dlatego ja bym chciała to odciąć. Jestem wolna, dziękuję Bogu. Amen. Dziewczyny, bierzcie go sobie. Okej, okay, a czy w takim wypadku, no jakby nie będę już wtedy pytał o szczegóły, ale skoro mówisz to w taki sposób, no to rozumiem, że w jakiś sposób
chcesz przestrzec kogoś, tak, przed... Ja nic takiego nie powiedziałam, każdy nie? się uczy na własnych błędach, wiesz o co chodzi? Rozumiem, czyli po prostu ty się odcinasz, a ja się niech się dzieje, co chce. A niech się dzieje wola nieba, no. Każdy musi przejść jakąś próbę w życiu, powiem tak. I jak ją przetrwasz, to bardzo wiele się nauczysz i bardzo wiele wyciągniesz. Natomiast już chyba dalej się nie muszę rozwijać, może kiedyś więcej coś. No dobrze, w porządku. Aniela, porozmawiajmy przez chwileczkę o twoim partnerze, bo ty swojego partnera poznałaś jeszcze przed rozpoczęciem działalności internetowej. Jaka była jego reakcja na działalność seksmasterki i później twoich kolejnych dzieł, i muzycznych, i teraz? Czy wspierał cię, wspiera cię, czy będzie cię wspierał, czy czujesz to wsparcie z jego strony? Wspiera mnie zawsze. No to jest temat, o którym ja mogę naprawdę bardzo długo mówić, o tym, jak się poznaliśmy i o całej naszej historii, więc nie chcę tutaj tego aż tak mówić. Dużo mówimy w filmie Dzień Zawodnikiem o naszym związku, więc tak tylko streszczę. My się poznaliśmy zanim cała moja kariera w internecie się rozpoczęła, więc on mnie zna jako osobę, no, tak, ja wtedy byłam stażystką na siłowni i poznaliśmy się po prostu gdzieś tam na imprezie, więc dopiero jak zaczęliśmy być razem, ja zaczęłam się rozwijać, zaczęłam rozwijać bloga z siostrą i wtedy rozłożyłam te skrzydła, bo miałam jego wsparcie pełne. I jednocześnie Tomek otwierał swoją firmę i ja wtedy postanowiłam, że właśnie rozdzielam się ze swoją siostrą i otwieram kanał Seksmasterka, więc on był od początku. Wiadomo, no było dużo momentów takich, które go stresowały, ale nigdy nie było czegoś takiego, że on mi odradzał, wiesz, nie wiem, nie rób tego, tak? On wie, jaka ja jestem. Jeśli ja mówię, że chcę to robić, że mam na to plan, że to jest po prostu coś, co mi się podoba, co lubię, no to on wspiera mnie, tak? Akceptuje, wspiera mnie w tym. Czy teraz, kiedy no, przeszłaś taką drogę, bo mówię, bo najpierw był bardziej internet, później bardziej kwestie muzyczne, teraz, no, czy na tym etapie możesz powiedzieć, że po prostu działalność no, sportowa, albo, no bo to już chyba przechodzi te granice z tego freak fightingu, bo tak jak ty trenujesz, no, to już jest chyba ten poziom wyżej. Czy czujesz, że to jest droga, w której też będzie cię wspierał nawet, bo wielokrotnie mówisz o tym, że wiesz, że masz wielkie plany, marzenia, ambicje, że rodzina, że dzieci i tak dalej, i tak dalej. I to się zawsze trochę w czasie odkłada, prawda? Przez to? Czy też jest gotowy na to, żeby poczekać? Tak, tylko wiesz, no my cały czas o tym głośno mówimy i że się mocno wspieramy, wiesz, on widzi, jak ja się tym cieszę. On widzi, on nie ma czegoś takiego, że nie, kochanie, w ogóle już skończ te walki i idziemy robić dzieci. On widzi, że ja się tym cieszę. To nie jest osoba taka egoistyczna. Poza tym on sam, wiesz, jeszcze nie czuje się do końca gotowy. On chce poczekać, wiesz, aż wspólnie po prostu podejmiemy decyzję, dobra, skończyłam kontrakt, tak, coś tam i teraz będzie czas na powiększanie rodziny. To jest naszym marzeniem, natomiast wiesz, nie, w ogóle nie czuję z jego strony żadnej presji takiej, że to już musi być teraz. Okej. Okay. Zusie, pytanie do ciebie. Aniela w jednym z wywiadów powiedziała, że za twoje zachowanie na konferencji czeka cię w pierdol. No to na pewno idę do oktagonu, nie? Jak się czujesz z takimi słowami rywalki i czy chcesz się jakoś do tego odnieść, odgryźć? Od razu ci walę na kontrę, nie? Walisz mnie, ja walę ciebie od razu i trzy strzał więcej. A jak nie, no to przecież jesteś sportowcem, ty już nie dobrze, jesteś królową freak fightów, zobaczymy ty jesteś prawdziwym sportowcem. Dobrze, zobaczymy, czy w oktagonie będziesz dobrze, taka dobrze, zobaczymy, no stara, dobrze. Ale ja się nie boję z tobą przegrać, tyle ci powiem, ja się nie boję przegrać, ty jesteś sportowcem z prawdziwego A ja z tobą chcę wejść do oktagonu i pokazać to, jaki zrobiłam progres. Ja się skupiam na sobie. Okej, okay, fajnie, ja też się skupiam na sobie i dobrze, ty to zobaczysz. Super, świetnie. Research powiedziałam ci, nie bardzo zmęczył fajnie. Mnie research na twój temat, ponieważ to wszystko jest w internecie. No na pewno cię zmęczył, bo bardzo dużo czasu na to poświęciłaś. Ja ten czas... Stara, to była chwila. Ja wystarczyło obejrzeć materiały Rego, Spysińskiego, Gargamela. To są długie materiały. Po 10-20 minut i tam była cała twoja twórczość zawarta, tak głęboka jak gardło. No tak, bo ci ludzie faktycznie, oni wszystko o mnie wiedzą. To są ludzie, którzy faktycznie spędzają ze mną... Komentowali to, co ty robiłaś do wiadomości publicznej. Spędzają ze mną każdy dzień i oni wszystko wiedzą. Stara, ty jaka jesteś prywatnie, to tego nikogo nie obchodzi. Kanały komentarii były od tego, żeby omówić to, co ty sama podałaś do wiadomości publicznej jako osoba publiczna, jako twórca internetowy, Oni komentowali twoją twórczość w internecie. Okej, no to dobrze, że się zapoznałaś, że poświęciłaś dużo czasu. Mówię, nie dużo właśnie. Ja ten czas spędzałam wtedy na treningach, szykując się do walki z tobą.
Czekamy, 4 czerwiec już wkrótce. Jak chcecie bardzo nie mogę się doczekać treningi, tej walki. Zapraszam na moje drugie konto, Zusi Official 2.0, bardzo serdecznie. Nie lekceważę, cię, szykuję się do ciebie jak do mistrzyni świata i będziemy po prostu się napierdalać, no nie mogę się tego doczekać. Wygrałaś z mistrzynią świata, stara, ty jesteś profesjonalistą. Wygrałam. I będziemy się bić, tak. Będziemy się Słuchaj, biłaś się ze Stójkowiczem, ty jesteś parterowiczem, to nie było wątpliwości, że ty wygrasz, to była kobieta, która poświęciła bardzo krótki okres swojego życia na te przygotowania. I całą drugą rundę przewalczyłam z nią w stójce, tak? Jakiej stójce? Stara, ty nie wyprowadziłaś tam ani jednego ciosu, nie udało ci się 3 razy jej obalić i chodziłaś dookoła niej, machałaś fronty. No dobrze, czyli Zusie tutaj jest specem. Ja właśnie ten research poświęciłam na analizowanie. Słuchaj, i właśnie walki. Ty i tym zachowaniem pokazujesz pięknie, jak ty potrafisz ludziom lekceważyć ich osiągnięcia. Ej, obejrzyjcie sobie tę walkę. Ta walka jest na YouTubie. Wpiszcie sobie, ona jest podzielona na 3 części, nagrana z trybun. To jest runda druga, o której Lil Masti mówiła. Proszę umniejsza, wejść. Lil Masti, Ewa Brodnicka, walka Heilig, druga słyszą część. Słyszą to ludzie. Nie musisz powtarzać 10 razy. Ale ty mnie znowu przekrzykujesz, więc proszę cię, zamilcz, kiedy ja mówię, albo że kończymy te rundki, bo ja już powiedziałam, że to jest chyba kompletnie bez sensu, prawda? Ja właśnie nie chciałam przyjechać tutaj dlatego... No daj mi odpowiedzieć, daj mi chociaż odpowiedzieć na ten zarzut. Ja bym chciał pomóc, ale nie wiem, która zaczęła, więc przerwacie sobie nawzajem. Nie, tak ja chcę ten zarzut na temat mojej walki. Ty jesteś właśnie taką osobą, która podważa moje umiejętności, podważa ja moje nie podważam, sukcesy. Ja cię sprowadzam na ziemię, stara, ja patrzę z boku na nie. Trzy rundy z mistrzynią świata, nieźle robiłaś, nic tam nie pokazałaś. Przecież no ja nie powiedziałam, że źle robiłaś. Dziewczyno, ja nie powiedziałam, się, że nic nie pokazałaś. Jezu, jaki to jest manipulant, słuchajcie, ja już tutaj dłużej nie wytrzymię. Zastanów się, co ty robisz, co ty wmawiasz ludziom. Co ty wmawiasz ludziom? Chcesz słyszeć, ja powiedziałam, że... Ludzie widzą to, co ja robię. Ludzie widzą owoce, które ja daję. 3 razy ja obroniła partę. Słuchaj, nie wyprowadziłaś żadnego ciosu praktycznie. Słuchaj. Ewa po 3 rundach wyszła nietknięta, pomimo tego, że skończyło się w kwarterze. Byłam przygotowana do tej walki. Wykonałam plan taktyczny. Oczywiście, gratulacje, udało ci się wygrać. Wykonałam strategię, a ty przychodzisz i mówisz, nie wykonałaś ciosów. Dziewczyno, a zadałaś jakiś cios? Ja sobie z chęcią tę walkę obejrzę. Co ty odpierdalasz? Jezu, stara, trzymaj się, bo wyjdziesz z tego krzesła. Jeszcze jak ty byś miała jakieś naprawdę sukcesy i faktycznie zajebiste walki, a ty przychodzisz, wiesz, gdzie ludzie faktycznie ja widzą laikiem. Owoce mojej pracy, widzą jak ciężko Ale pracuję. Ale z kim ty wygrałaś? Z Martą Linkiewicz, która była w ciągłym melanżu, nic nie potrafiła. Wygrałam z Adrianą Śledzką. No i super, wygrałam w swojej płaszczyźnie. Ja nie muszę tutaj, jesteś wicemistrzynią zapasów, jesteś wicemistrzynią Polski w zapasów i zapasy 6 lat trenowałaś. To nic dziwnego, kiedy spojrzeć na twój staż treningowy. Ewa jest bokserem, pięściarką. Słuchaj. Nieważne, czy wygram z Ewką, z tobą, ty wygraj z Joanną Jędrzejczyk, staraj się podniecaj. Ty zawsze znajdziesz coś, co będzie ci nie pasowało. Ale ja nigdy nie powiedziałam, że ty w walkach nie jesteś dobra. Bo ty jesteś właśnie taką... Ludzie pamiętają mój wywiad. Widziałam gdzieś w komentarzach, że ludzie pamiętają mój wywiad, gdzie powiedziałam, że ty jesteś za dobra na mnie i z tobą nigdy nie zawalczę. To było chyba na początku mojej drogi, stara. I ja zawsze mówiłam, gdzieś nawet w odpowiedzi u mnie w komentarzach, na moim kanale YouTube pod vlogiem, napisałam, że tak, w walkach to ty jesteś dobra, ale ja w niczym innym tutaj nie wiem. Na nic innego bym nie wskazała, nie? W walkach jesteś dobra, oczywiście, że tak. Ale czy w czymś więcej? No w walkach jestem dobra. Przed chwilą mówisz, że ja nic nie pokazałam ze Ewką Brodnicką. Ale stara, że nie wyprowadziłaś ciosu. Przed chwilą mówisz, że nic nie pokazałam. Nie obaliłaś i 3 razy obroniła parter, więcej nie sięgnęłaś po nogi. No to nie wyprowadziłam ciosu. No ile runda ma minut? 3, prawda? Więc zobaczcie sobie walkę, zobaczcie sobie walkę, nie chcę mi się już ryja szczępić. Dużo ludzi widziało tą walkę. I właśnie Zusie, tak, i dużo ludzi widziało, co ty kiedyś wyrabiałaś, ale pousuwałaś i ludzie zapominają. I o walce też zapominają. Niestety twoja walka jest na YouTubie dodana z trybun, ktoś ją nagrał. Zusie jest właśnie taką osobą. To sprawdźcie. Zobaczcie, to jest właśnie dziewczyna, która 3 lata studiuje psychologię. Przychodzi i tak, wypomina przeszłość. Obciąża człowieka tą przeszłością. Obciążam? Ty chętnie gadasz na wszystkich wywiadach o tym. Daj mi teraz dokończyć. Feel free. Cały czas, wiesz, obniża moje umiejętności, podważa moje sukcesy. Więc jakim ty jesteś przykładem dla ludzi? Ludzie to widzą, tak? A ty jakim? Ludzie to widzą. Czy ja tutaj siedzę, wypominam ci, że to robiłaś, tamto robiłaś? Nie, ja tutaj siedzę i odbijam po prostu, wiesz, zarzuty w moją stronę. Ale to jest jedyny temat, o którym ja bym chciała zarzuty z tobą rozmawiać. Jesteś legendą odbijać, bo internetu. Ty jesteś właśnie taką kanalią, ty jesteś właśnie taką fałszywą osobą, która kreuje się na panią psycholog.
Zobacz, co ty robisz. Ty zmieniasz ton głosu. Mordo, jestem sobą. Ty wiesz, ty ja ci teraz powiem. Zobacz, zmieniasz ton głosu. Powoli zaczynasz mówić. Psycholog, który, psycholog, wiesz, który mówi dla ciebie per, mordo. Bardziej, ty chcesz być bardziej wiarygodna dla ludzi. A ty siedzisz wyprostowana, że twoja mowa ciała mówi o tym, że jesteś taka dojrzała, to ty chyba masz otwartą pierś. Właśnie o sobie mówisz. Właśnie teraz o sobie stara, mówisz. Stara, ja jestem sobie wyluzowana, chilluję tutaj, a ty no mnie właśnie triggerujesz nie jesteś cały wyluzowana. Czas i daj mi się wypowiedzieć. Nie jesteś wyluzowana. Okay. Nie. Okay. Próbujesz cały czas mnie atakować, podważać moje umiejętności, wyciągać moją przeszłość. No, wiesz, ludzie niech sobie sami ocenią, ale dokładnie, oni, ale oni sobie to ocenią widzą. Sami, nie proszę mówisz bardzo. O sobie, nie mówisz o sobie. O kim ty mówisz, o 12-letnich dzieciach, cały czas mówisz o, cały o czas swoich mówisz fanach 12-letnich, ty to mówisz tak. Znowu powielasz plotki. A to plotki. Zapytaj mnie o coś, proszę bardzo. Znowu powielasz plotki. Za chwilę będzie okazja, ja będzie druga runda. Ja z chęcią bym o sobie mówiła, ale stara, ja siedzę z legendą internetu, będzie ty też powiedziałeś, że ja nic nie zrobiłam. Będzie teraz ty druga mi nie przerywaj. Runda, to będę proszę cię, żebyś ty mi teraz nie przerywała. Będzie druga runda, będzie czas. Powiedz, żebyś ty mi nie przerywała, właśnie to. Już mnie wybiliście z tropu. Mówisz? Wrócimy do tematu. Ja bym chciała coś dokończyć właśnie. Proszę bardzo. Mówisz, że ja nic nie osiągnęłam. Skoro ja nic nie osiągnęłam, to nie dziw kiedy mi się, ja że jestem zainteresowana tobą. Przywiń się sobie na 4 minuty wstecz. Kiedy ja powiedziałam, że ja nic nie pokazałam, ja nie pokazuję walk. Co ja osiągnęłam? Co ty osiągnęłaś, nie. Stara? Jeśli ty byś zrobiła nic, jakieś bo ja jestem zajebiste walki, i poczekaj, tak? Daj mi powiedzieć. Twoje walki nie trwały dłużej niż 40 sekund, dwie pierwsze. Twoja ostatnia trwała. Moje trzy trwały pełen dystans praktycznie. Nie, druga z Kamiszką doszła dobrze, tylko do no to, połowy. No to fajnie, a no. I druga... Dlatego jesteśmy razem i będziemy walczyć jak równa z równą, zajebiście, no. A, no to chce się to ja odejmując tobie, ujmuję sobie, skoro będziemy walczyć jak równa z równą, wychodzi na to, że mamy te same umiejętności. No ja ale co, no jeśli ty przewalczyłaś nie, nie tyle walk, trzyrundowych, tak? Ja a ja nawet w stójce nic nie potrafię, bo nawet ciosa nie wyprowadziłam. Ja nie powiedziałam, że nie potrafisz, to się okaże dopiero teraz. No to się stójka okaże. Twoja się zweryfikuje dokładnie, dopiero dokładnie teraz. Dokładnie się okaże. Zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. Ja teraz pozwolę pewnie, sobie tak. Wtrącić się z pytaniem, bo to tam które tyczy się właśnie tego, o czym mówicie. Aniela, czy formuła boksu birmańskiego, szczególnie uderzenia głową, czy czujesz, że to daje twojej rywalce pewną przewagę nad tobą? Że co, że formuła boksu birmańskiego tak, i ciosy głową? Że jest to formuła stójkowa. Nie, myślę, że to daje przewagę również mi. Wiesz, czy któraś z nas wykorzysta głowy? Zobaczymy. Wiesz, ja nie jestem w stanie przewidzieć tego, jak ta walka się potoczy. Mamy strategię, mamy taktykę. Jeśli dojdzie, wiesz, do zajebistych klinczów i ciosów głową, zajebiście. Mhm. No to Zusie, mały spoiler, zamierzasz wykorzystać uderzenia głową w walce, czy nie przygotowujesz się raczej wszystko. Na to? Zamierzam użyć wszystkiego, co będzie dozwolone. Jak się czujesz, słysząc, jakbym miała słysząc coś ortę, to też zajebiście. Ja chcę, wiesz, krwawej wojny, na taką się szykuję, napierdzielamy się w klubie ostro z chłopakami, z dziewczynami, sparujemy non-stop, wiesz, jestem przygotowana na wszystko. Idę, walczmy te trzy rundy nawet, napierdalajmy się, no po to są te walki, po to ja trenuję. Okej. Okay. Zusie, pytanie do ciebie. Aniela przeszła kilka różnych przemian. Ostatnio poza tematami sportowymi, dużo u niej tematów związkowych, prowadzi program w telewizji. Czy sądzisz, że wiedząc, że ty jesteś przeciwnikiem, nie wiem, być może mniej doświadczonym, w jakiś sposób cię lekceważy, mniej trenuje, zajmuje się tymi innymi rzeczami? Nie, no rzeczami? Właśnie bardzo mnie nie lekceważy, bo jest odebrana jej płaszczyzna. No i się przygotowuje, przecież ona się tylko teraz chyba głównie tym zajmuje, prawda? Tak, dokładnie. No właśnie. Więc ja się nie dziwię, że ona podporządkowuje całe swoje życie. No ale tak jak powiedziała Aniela, ja mam też studia. To już są moje trzecie studia, które robię. Pierwsze skończyłam, z drugich zrezygnowałam, teraz jest trzeci rok. Licencjat, magisterka? Teraz jednolite magisterskie, psychologia, a skończyłam licencjat, obroniłam od razu po wyjściu z ośrodka w październiku. To chyba była różnica miesiąca od wyjścia do zaliczenia, także byłam najszczęśliwsza na świecie, nie? Nigdy nie sądziłam. Dlatego też, drodzy maturzyści moi, ostatnio na Hajlik, na TikToku pojawił się film, gdzie wspieramy was i właśnie opowiadam swoją krótką historię o tym, jak mniej więcej wyglądała moja droga do matury, matura i potem studia. Także pamiętajcie, żeby nie zamykać sobie drogi. No, bo ja nie żałuję do tej pory. Jestem mamie wdzięczna za to, że mnie tak pchała, chociaż byłam ostatnia, pchała mnie, żebym skończyła szkołę, chociaż ja byłam ostatnia naprawdę, żeby się uczyć czegokolwiek. No, nie. Czy ja na przykład szkołę bardzo źle wspominam. Jak to się mówi, takie boomerskie przysłowie, ale szczere, ucz się, bo nauka to potęgi klucz, a kto dużo umie, ten nie zginie w tłumie.
Okej, okay. W takim razie pytanie do ciebie. Te wszystkie inne rzeczy właśnie, twój YouTube, który teraz ostatnio bardziej się zmienił tak profilowo na bardziej tematy, powiedziałbym, rodzinne, związkowe, no i program w telewizji, czy one nie ściągają troszkę twojej uwagi od walki, bo to jest dla ciebie w tym momencie najważniejsze, rozumiem. To znaczy tak, kanał na YouTubie, no to my zrobiliśmy z moim Tomkiem taką serię filmów, ale to od października do grudnia. Teraz, wiesz, od stycznia, no to ja bardzo mocno trenuję, więc na razie mamy przerwę na YouTubie i wrzucamy tam sporadycznie jakieś filmy. No a program telewizyjny Kanapowcy, no to już został nakręcony, już był finał, więc my to skończyliśmy kręcić jakoś w kwietniu. Mhm. Tylko, że wiesz, odcinki wychodziły później, więc ja no całkowicie się temu poświęcam. Całkowicie, no tylko trenuję, tak naprawdę jem, śpię, regeneruję się, oddaję temu całe swoje życie. No wiesz, zakochałam się, po prostu podpadłam też w taką obsesję, wiesz, że chcę dokończyć swój kontrakt z zajebistymi walkami, z super przeciwniczkami, wiesz, dać siebie 100%, bo nie potrafię inaczej. Nie potrafię inaczej i no i fajnie, no i dobrze mi jest z tym, tak? No więc jeżeli wy, kochani, chcecie zobaczyć, jak to oddanie się w 100% właśnie sportom walki wyjdzie, 4 czerwca gala High League 3, ogarniajcie bilety, żeby być tam osobiście przez Eventim, ogarniajcie pay-per-view przez Highlife TV. Przypominam oczywiście o naszych sponsorach Fortuna, Olawoga, Hotpay, Kredens Smaku, patroni medialni Super Express Radio SK i przypominam o naszym oficjalnym bukmacherze Fortuna. Zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod HIGHLEAG. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bukmacher na rynku, który ma ofertę na galę HIGHLEAG. Tak więc polecamy, polecamy i ciśniemy dalej z tematem. Aniela, czy nie jesteś już troszkę zmęczona tym, że co rywalka, to wyciąga zawsze jakieś brudy z przeszłości. Zazwyczaj jest tak, że bardzo mało, no nawet teraz mieliśmy w sumie coś takiego i na konferencji teraz, że mało jest rozmowy o samej walce stricte, a dużo o przeszłości. No wiesz, no dużo się działo w moim życiu, no to nie dziwne, że o tym rozmawiamy. Przeszłości nie zmienię i wiesz, zawsze znajdą się osoby, które tak jak Zusie będą chciały po prostu mnie obciążać tą przeszłością i okej. Okay. Dla mnie najważniejsze, że ja, to są normalne pytania. Dla mnie najważniejsze, że ja jestem, wiesz, że ja to wewnętrznie zaakceptowałam. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby teraz biegać, wszystkim o tym mówić, wiesz, pokazywać, jak ja to siebie nie akceptuję, nie wiadomo co. Ja to czuję wewnętrznie. Widać to po moim życiu. Mam super relacje z moim facetem. Wspieramy się. Mam super relacje z innymi ludźmi. Nie mam konfliktów. Sama tych konfliktów nie tworzę. Skupiam się na swojej karierze, na swoim rozwoju. Nie mam czegoś takiego, wiesz, że na siłę chcę po prostu wszystkim to udowadniać. Co robi Zusie? Ona ma coś takiego, że wiesz, że najpierw chce, żeby publiczność ją zaakceptowała, zanim siebie sama nie zaakceptowała. O czym ty mówisz, stara? Tak, porównaj sobie, zrób w takim razie research i porównaj sobie to, jak ja się zachowywałam kiedyś, a jak teraz. I przestań mi właśnie mówić o sobie. Ja nie mogę słuchać, stara, tych swoich bzdur. Dlatego powiedziałam, ty działasz na mnie niestety jak na Boksdela, ale to nie są tylko moje słowa. Boksdel to powiedział. To jest mój odbiór twojej osoby. Żeby wyszła z niego największa patola, jakby miał z tobą rozmawiać. Bo ja nie miałam z tobą żadnego konfliktu. Ale tu nie chodzi o konflikt, stara. Ja nie chcę konfliktu, ja nie lubię po prostu takich osób jak ty, a to jest highlight, to jest show. Ty się dziwisz, że tutaj ktoś ci coś wytyka. Ty mnie nie znasz osobiście. Ja nie mówię, ja nie przytykam ci. Nie znasz mnie osobiście, a mówisz, że mnie nie lubisz. Stara, nie lubię kreacji, którą tworzysz. Nie lubię kreacji, którą tworzysz. Nie chcę cię znać. Ja oceniam tylko to, co sama publikowałaś w internecie. Nie tworzę kreacji, ja jestem sobą. A teraz sobą to ty jesteś. Tworzysz kreację. Okay. To ty zakładasz maskę. Okej, okay. A seksmasterka też była tobą, nie? Nie, no to się to otwarcie mówiła. Że co? Że seksmasterka to była kreacja. Na początku ja z seksmasterką byłam bardzo blisko, ja miałam potrzeby mówienia o tych tematach seksu, ale żeby się ubrać w bardziej taki, no wiesz, tak. Przyciągający wzrok wizerunek, ale po jakimś czasie to już była kreacja i ja stwierdziłam, że ja już muszę zdjąć tą kreację, bo ja chcę być sobą, bo ja dłużej nie mogę udawać, no tak, ale to, stara. Co ty robisz, to ty tego nie widzisz i ja nie wiem, 3 lata psychologii i ty nie widzisz, że ty kreujesz teraz, że Zusie to jest kreacją, że Zusie to jest kreacją. Mm-hmm. Że ty nie jesteś sobą,
bo z tego, co ja rozmawiam z ludźmi, to ty jesteś super miła dziewczyna, sympatyczna, fajna, wiesz, taka pozytywna i taka bardzo dobry człowiek. Zuzie, nie, ja jestem wstrętna. Nie, że jest bardzo fajna, ja jestem bardzo fajna i bardzo mi miło, że ludzie tak o mnie mówią. I ja dziękuję wam, kochani, bo ja jestem naprawdę bardzo fajna. A przed kamerą? Nie wiem, dlaczego zakładasz taką maskę i w stosunku do mnie, tymi atakami, tym całym zachowaniem na konferencji, no to już po prostu tak jakby wyszło skrzydło z worka. Wiesz, założyłaś maskę, to ja teraz będę agresywna, będę ją atakować, będę wmawiać. Ja ci stara zadaję normalne pytania. Będę pomawiać, będę mówić plotki na temat Lil Masti. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. My się w ogóle nie znamy. Ale ja nie komentuję osobiście ciebie prywatnie, tylko twoją działalność w internecie, twoją kreację było. Ja o nią normalnie pytam, ty mnie przekrzykujesz, dlatego ja krzyczę jeszcze głośniej, co jest w sumie niepotrzebnie, bo każda twoja odpowiedź sama cię wyjaśnia. Mhm. I ja dziękuję. Czy możemy przejść do kolejnej rundy? Bo ja już się nudzę cały czas wałkować ten sam temat, już do dość, kolejnej naprawdę rundy nie, do kolejnych pytań jak najbardziej. Za chwileczkę będziecie miały okazję sobie pozadawać pytania, ale chciałem zapytać pytanie, myślę, że takie podgryzające troszkę was obie, to jest pytanie od widza. Czy są rzeczy w waszej przyszłości, w waszej przyszłej działalności, których nie tak, że się z tym pogodziłyście i zaakceptowałyście, tylko których się po prostu wstydzicie? Na zasadzie, że gdybyście mogły cofnąć czas, wycofały. Ja może zacznę. Ja mam takie mnóstwo rzeczy. Ja ciągle sobie na przykład rozpamiętuję, dlaczego ja zrobiłam tak i nie miałam takiej wiedzy, jak mam teraz i nie zachowywałam się tak, jak teraz, bo jak ja bym była wtedy, 10 lat temu sobą, co Aniela mi tam mówiła, że o picie krwi z okresu, gdzie ja miałam 18 lat, teraz mam 26, to tak jak ja bym zrobiła wszystko inaczej, to też inaczej by wyglądało chyba moje miejsce na ten moment, ale ja bez tego nie byłabym teraz tu, gdzie jestem i to jest chyba bez sensu, chociażby dotyczy to związków. Trzeba wyciągać ze wszystkiego lekcje i ja rozpamiętuję i pewnie, że sobie tak myślę, kurczę, jak ja bym chciała cofnąć czas, nie? I być z tą wiedzą, z którą jestem teraz, a mieć jej jeszcze nawet więcej i móc ją fajnie wykorzystać, wdrożyć w życie. No ale tak się nie da, więc teraz wyciskam z życia jak najwięcej i jestem właśnie jeszcze taka troszeczkę rozerwana, natomiast cały czas na terapii nad tym pracuję, nie? Studia też mi w tym pomagają, ale to jest bardzo długa droga, moja terapia nie jest skończona, to bardzo długo trwa i dlatego mówię, Aniela też coś powiedziała o tym, że są ludzie, którzy mają 50 lat i są alkoholikami. Dlatego ja mówię, że trzymam za wszystkich kciuki, żebyście sięgnęli po pomoc jak najszybciej. Jak najszybciej po prostu. Okay. Żeby jak najszybciej z tego wyjść. Duch Denisa Załęckiego. Okej, okay. Pytanie do ciebie, Aniela. To samo. Czy jest coś z twojej całej twórczości, bytności w internecie, czego się szczerze wstydzisz? Co gdybyś mogła, chciałabyś, żeby zniknęło? No to ja mam bardzo podobne zdanie jak Zusię. Mhm. Tu mi się bardzo podobała jej wypowiedź. Była taka szczera i taka, wydaje mi się, właśnie prosto z serca z Zusię. Tylko niespójna właśnie z tym, co pokazywała na konferencji. Co, wiesz, właśnie z tymi atakami. Z tym, że o, bo ty mocz piłaś, bo to. I w momencie, kiedy ona sama robiła, wiesz, podobne rzeczy, tylko jakie z tym podobne okresem rzeczy, stara? Tylko ale z tym okresem. Stara, ty nie wiesz dokładnie nawet, co ja tam powiedziałam. To jest takie, odwołuję was na playerze, wiesz, jest dostępny próbuję, odcinek. Próbuję po prostu to zrozumieć, dlaczego z jednej strony Zusie mówi takie fajne rzeczy, a za chwilę, wiesz, zakłada maskę i robi. Ale to nie jest maska, to jest korzystanie, to jest inteligencja totalnie i wykorzystywanie odwrotnie informacji, które się ma. Stara, po prostu mówię ci, jesteś legendą internetu i ja nie mogłabym zadać ci tych ustach, pytań, ale ty na nie nie chcesz odpowiadać. Tylko w twoich ustach wypominanie takich rzeczy no jest bez sensu, bo sama robiłaś podobne. No, ale mówię ci, stara, więc jak to jest wpiszemy dla mnie trochę takie właśnie. Stara, wystarczy to wpisać seks, masterka, no, masturbacja. To właśnie, u mnie się nie znajdzie takich hipokryzja filmów. A ty nazywasz to edukacją seksualną. Co mówię, co sprzedawanie brudnych majtek, co udawanie, że się pije mocz. Ale daj, co w tym złego? No i co w tym złego? No właśnie, ty jest mówisz, że ja szkodzę ludziom, jest tak? Jest w tym coś złego? No ty szkodzisz ale działalnością. Co, ale co, w tym, ale co, co było w tym szkodzącego innym ludziom? To ty szkodzisz ludziom. Stara, ty mówiłaś. Właśnie pokazując, że tylko twoja moralność i twoja droga. Młode dziewczyny robią sobie, co chcą. Tak? Ty uważasz, że ja szkodzę. Inne to dziewczyny jest niech punkt robią, co chcą, ale ty rozbierałaś się. Ty nagrywałaś film o piciu moczu, więc ty jesteś zła. Ale no ja i zobacz, nie co ty wmawiasz ludziom. Złą, stara, zobacz, wszystko, co ty wmawiasz wszystko ludziom. Wszystko kręci się wokół cofnijcie, tego, cofnijcie że ty film nazywasz cofnijcie siebie film edukatorką seksualną młodych ludzi i mówisz o nie, mnie, że to nie, ja jestem nie, szkodliwa ja nie dla młodego społeczeństwa. Stara, ja uważam, że bardziej szkodliwe, nie bo wszystko, co ja robiłam w zaciszu własnego domu. A ty to robiłaś na kamerach i wrzucałaś do internetu. To jest różnica między nami. Kumasz ją. Ale właśnie, okej, okay, no, tylko że teraz przychodzisz
i ty szkodzisz tym, że właśnie, ja przypominam obarczając o tym? Mnie moją przeszłością. Obarczając, ty się czyli obarczyłaś nią czyli, sama, czyli pokazujesz, podążając tą drogą, nie, to ty nie, to zaczęłaś. Nie, nie, ja więc się nie dziw, że ci ktoś będzie to wypominał starania, ja, oczekujesz szacunku, ja, nie, ja jeśli mam swoją, twoja przeszłość wygląda tak, ja a nie mam tak. Swoją przeszłość zaakceptowaną. I tyle, tylko ja po prostu sobie, ci nie darzę sympatią, nie lubię cię i tak sobie o tym pomyślałam, że nie umieszkałabym się nie zapytać o twoją najbardziej wybitną twórczość w internecie. Teraz o nic innego pytać mi się ciebie nie chce i w widzisz, sumie. Dlatego może być są dziewczyny, które na przykład też ich zdjęcia wypłynęły nagie, też same wrzucają nagie zdjęcia i ty właśnie pokazujesz swoim zachowaniem, że one powinny się tego wstydzić. Ty każesz im się wstydzić za to. Ja się nie każę wstydzić, ja nie każę zaprzeczać. Ja nie każę, ty jesteś właśnie taka pełna sprzeczności i to mnie wtedy doprowadza do szału. Rozjeżdżasz walcem całą robotę tak. Psychologów. Tak, o i teraz jeszcze tak, o to mnie oskarż. Pewnie, że tak, ja jestem teraz całym złem i ja rozwalam pracę psychologów. No moja droga, tak. Jeśli przychodzisz... A ty kogo rozwaliłaś pracę, seksuologów czy kogo? Jeśli przychodzisz i mówisz, no. że to ja nie, jest złe zachowanie, ja nie mówię o innych, ja mówię że o tobie. Ja powinnam się za ja to nie mówię wstydzić. O innych, ja mówię o tobie, każdy ma swoją moralność, ja... kochana. No właśnie, każdy ma swoją moralność, pozwól mi mieć swoją. No ja wiem, że ty masz swoją. Pozwól mi mieć swoją. Ja wiem, że ty masz swoją, pozwól ja właśnie to widzę. Pozwól mieć ja osobom, widzę, które mają, na przykład osobom, które mają fetysz, picia moczu, pissingu, pozwól im mieć swoją moralność. To był, na przykład, to był odcinek, ja mówiłam w tym odcinku o fetyszach, że są osoby, które gdzieś w swoim zaciszu domowym, ja nie, ale są takie osoby i mają taki fetysz, a ty przychodzisz i mówisz, ha, 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 zobaczcie, to oni nie powinni tak mieć, to nie, jest nie, ja coś nie powiedziałam tak. Nigdy tak, nic takiego, zapytałam się ciebie, co to właśnie ma wspólnego z edukacją to. Seksualną, właśnie co to ma wspólnego z edukacją. To. Wytykałaś to. To pokaż mi, wyślij mi w takim razie na Insta jest ten konferencja moment, dostępna. Wyślij to i mi jest pokaż. Konferencja napisz dostępna. Mi, dobrze, ja dobrze, sobie pozwolę. To ja sobie obejrzę jeszcze raz, pytałam się, co to ma wspólnego z edukacją seksualną. Tak, ale już się kręcimy w kółko, już jakby nie ciągnijmy tego. O to cię pytałam. Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo troszkę nigdy nie pokazywałam na nikogo palcem, do tego jestem ostatnia. Dwie obserwacje. Jedna obserwacja jest taka, że naprawdę bardzo obie jesteście dobrze przygotowane i wasze chłopy na pewno nie chcą z wami wchodzić w kłótnie, bo widać, że to jest z góry walka przegrana. Naprawdę doskonale się w tym odnajdujecie. Oj, gdybyś pogadał z moim nie? facetem. Tygrysek daje radę? Jezus Maria. Nie. To jest człowiek, który mówi taką prawdę w oczy, że on mnie już, wiesz... Ja już jestem skorupą, jak ja z nim spędzam, wiesz, no my 8 lat jesteśmy razem. I to jest człowiek, który właśnie mnie nauczył takiego przyjmowania, tak, jeśli... Takiego przyjmowania, tej prawdy, nie bać się tego. Wiesz, on mnie też zachęcił do tego, żeby pójść na psychoterapię. 3 lata psychoterapię miałam. I więc nie, to nie jest tak, że ja mam gadkę, a mój facet... Nie. Czyli raczej dobrze się dobraliście. Tak. Okej, okay. Tak. To tak jak w tym żarcie, czy jesteś pantoflem? Żona każe mi mówić, że nie. Pytanie do ciebie, Zusie, bo tutaj bardzo dużo mówisz, wiesz, per mordo, stara i tak dalej. Czy gdybyś rzeczywiście, bo rozumiem, że nie masz raczej planów pójść w kierunku zawodu psychologa, tak po prostu jakby stary, bardziej... Stary, w ogóle nie łączmy stary. Zawodu. Stary, no. Stary, no przecież już nie młody. Słuchajcie. O, dzięki. 33 lata. Starszy niż ja. Dobra, słuchajcie, do najmłodszych też nie należy. Dobra, zakończmy tę dyskusję. Ja będę robiła, co będę chciała. Ja jeszcze jestem w ogóle na półmetku tak naprawdę moich studiów, a ja nie chcę zostać psychologiem. Jeśli już miałabym się oddać temu zawodowi, to chciałabym być psychoterapeutą. Kolejne takie kursy trwają 3-4 lata. Ja musiałabym iść w dany nurt psychologiczny, to jest bardzo długa droga, a mi ja się nigdzie stąd tutaj nie wybieram. Więc o czym my mówimy, warto mieć zaplecze. Dlatego ja mówiłam naszym maturzystom, pamiętajcie o tym, że nigdy nie będziecie żałować, że nie zamknęliście sobie drzwi do studiów. Nigdy. I żebyście zdawali te matury, choćby, nie wiem, grzmiało i waliło się, po prostu zdajcie. Nie wybierajcie papierów maturalnych, idźcie w to. Ja chciałam wybrać papiery maturalne i nie zrobiłam tego i podeszłam do matury. Tylko no, zapraszam na TikTok, jako przyszły Hailik. Psychoterapeuta, nie obciążaj ludzi ich przeszłością. Nie obciążaj stara, ich. Stara, żeby nie naprawić, obciążaj. Żeby... Odciążaj ich.
odciążaj ich, proszę. Stara, żeby... Proszę, bo ty będziesz krzywdziła ludzi. Ja ich odciążę wtedy, kiedy oni się rozliczą z tą przeszłością. Ty się nie rozliczyłaś, dobrze, i ty nie żyjesz w prawdzie. A co, dziewczyno, skąd ty wiesz co? Ja 3 lata byłam ja na psychoterapii. Ja słyszę to, o czym ty mówisz, ja a akceptuję, chyba, że wewnętrznie ja czujesz co innego. Ja widzę, że tu... Ja nie chcę dyskutować już o tym. Ja wiem, że ty potrzebujesz teraz ludziom wmawiać cały czas. Ale ja nic nie wmawiam, stara. Że ja siebie nie akceptuję, ale to ty siebie nie akceptujesz. I to ty jesteś największą komplikacją w głowie, to ty jesteś sama dla siebie. Tak, dlatego człowiek przechodzi terapię i ty dla siebie sama też byłaś największą komplikacją, no tak, dlatego poszłaś na terapię. Poszłam na psychoterapię, pracowałam tam 3 lata, pewnie jeszcze wrócę. Ty mnie nie ale ty jako psychoterapeuta, błagam, nie obciążaj ludzi ich przeszłością. Nie obciążaj. Trzeba się z nią rozprawić, żeby Słuchajcie, każdy może zacząć swoje życie na nowo. Nie odciążajcie się od swojej przeszłości. Ta przeszłość była. Była, nieważne co robiłeś, była, już nie ma. Możesz zacząć nowe życie na nowo. Nie obciążajcie się, nie noście jej na tych barkach, tej przeszłości. Świat jest błagam, lustrem. Nie rób tego ludziom, nie rób tego. Przestań już tak manipulować, nie mam tego dość. No, naprawdę, jest, jest takie powiedzenie, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why they call it the present. Więc rzeczywiście trzeba się skupić na tym, co jest. Mądre, mądre. Bo jak tutaj koleżanka potwierdziła, ja jestem stary, to już trochę tej mądrości życiowej się nabrało. Zusie, pytanie do ciebie. Czy uważasz, że kiedy rywalka nazywa się królową freak fightów, czy to jest zasłużone, to po pierwsze? Nie, no już powiedziałam, że nie. Okay. Ja tak uważam. W mojej opinii subiektywnej oczywiście, bo jaka by mogła być, przecież nieobiektywna w tym wypadku. Więc moja subiektywna opinia, zdobyła pas Fame MMA, wszyscy widzieliśmy jak, wiemy jak, pokonała Martę, która była kompletnym niemowlakiem raczkującym w tym temacie. Była w ciągłym melanżu, nie miała nigdy nic wspólnego ze sportem. Obejrzcie sobie tę walkę, ona jest na necie, na vlogu Lil Masti. Możecie ją sobie obejrzeć, jak wyglądała. Sami wyróbcie sobie opinię, ja swojej absolutnie nikomu w usta nie wpycham. Kolejna walka z Adrianną Śledź też jest dostępna na internecie, trwała może... nie wiem, z 37 sekund, coś takiego, nie wiem, czy trafiłam. No, a potem Ewa Brodnicka, to była najnowsza walka. No i tak została królową freak fightów, pokonując boksera Stójkowicza, który zawsze jest wskazany zazwyczaj w większości przypadków, chyba że są jakieś cuda, na porażkę, jeśli chodzi o parterowca. No i ja wiesz, ja nie odmawiam jej absolutnie umiejętności, bo ona jest dużo lepsza niż większość. No i żeby trenować 6 lat zapasy, no to trzeba być w czymś dobrym, to trzeba być dobrym, trzeba mieć podstawy, trzeba coś umieć. Żeby zostać wicemistrzem Polski w zapasach również trzeba coś umieć. Ja nigdy nie powiedziałam, tak jak Aniela mówi, że ona jest, że ona się źle bije, czy ona jest w tym słaba. Ja zawsze mówiłam, w walkach ona jest dobra. I kropka. W walkach jest dobra kropka. Okej, czyli można powiedzieć, że, bo tutaj takie zdanie właśnie padło w opinii internetowej, że to jest taki napompowany balonik i ty masz zamiar ten napompowany balonik przekuć właśnie w waszej walce i udowodnić, że z tą Ja nie powiedziałam. Stary, to jest prawdziwy sportowiec. Arek, posłuchaj mnie, to jest przecież prawdziwy sportowiec. Jeśli ona pokonała Ewę Brodnicką, która jest mistrzynią świata w boksie, to nie jest freak fighter, to jest sportowiec. Ja nie boję się przegrać z nią, absolutnie. Przecież to jest zaszczyt walczyć z kimś, kto zdobył jako pierwszy pas w historii polskich freak fightów, kto pokonał wszystkich, ma nieskazitelny rekord i pokonał mistrzynię świata w boksie. Dlaczego ja miałabym się wstydzić przegranej z prawdziwym sportowcem? Ja już sobie nie mogę wziąć cięższych rywalek. Z kim ja mam walczyć? Z Owczarz? Z Jędrzejczyk? Z Amandą Nunes? No nie. Czyli oddzielasz poniekąd... Aniele sportowca od Ale to Lil są Masti? Każda Aniela jest różna. Aniela Bogusz to Aniela Bogusz, seksmasterka to seksmasterka. Tam jest wiele obliczy. Lil Masti, sportsmenka to Lil Masti, sportsmenka. Lil Masti, Fenix to Lil Masti, Fenix. Jeszcze przecież była kamera muzyka. Na Lil Masti, jest wiele kamera na Lil Masti, bo... Ale to już... jeszcze raz. Tak, tak. Lil Masti taka, seksmasterka taka, Aniela Bogusz taka. No. To przecież to są relacje sceniczne, prawda? No. Ja już skończyłam, przestań błaznować. O Jezu, Jezu, Zusie. No dobrze, no to pytanie w takim razie... Przecież to są wszystkie profesje, którymi się zajmujesz, prawda? No tak, dlatego chciałam ci zapozować. Ale ja nie potrzebuję, stara, na ciebie patrzę. Ja właśnie chciałam ci zapozować, jak ty tak ładnie wymieniałaś wszystkie moje tu dokonania. Ja chciałam tutaj ładnie na środku zapozować. Źle?
Zusie has left the building. No dobrze, bo Aniela, ty mówisz i mówiłaś o tym też na konferencji, że czujesz, że Zusie szuka na siłę z tobą konfliktu, czego ty nie chciałaś. Dlaczego uważasz, że tak jest? Dlaczego szuka tego konfliktu? Dlaczego nie chce podjąć po prostu walki na sportowo, do czego ty poniekąd dążyłaś? Bo ty chcesz, rozumiem, że ty chcesz się troszkę zdystansować od tych kontrowersji. Ty byś chciała po prostu robić robotę w klatce, tak? Ale ciągle ta przeszłość jakby cię jakoś tam... To niech idzie do KSW. Znaczy wiesz, ja Zusie nie znałam osobiście. Więc nie miałam, znałam ją z tego, co ją obserwowałam w internecie. Widziałam jej walki, widziałam jej widowiskowe wejścia do oktagonu. W sumie zawsze jej kibicowałam w walkach, bo mi się wydawała taka najciekawsza właśnie ze wszystkich freakfightowych kobiet. Fajne miała wypowiedzi. Konflikty zawsze gdzieś tam jej towarzyszyły, no ale to już, wiesz, nie mi było to oceniać. Natomiast jeśli, wiesz, zaczęła ten konflikt w moją stronę, no to już tutaj, wiesz, no według mnie to jest sztuczne, bo widzę, jaka to jest osoba wewnętrznie. Ja widzę, jaka to jest osoba, że to jest fajna, dobra dziewczyna, a tutaj po prostu zakłada jakąś maskę konfliktu, nie wiem w jakim celu, po prostu nie wiem w jakim celu. Nabijasz się trochę? Nie, no wiesz, ja powiedziałam już, ja nie szukam konfliktu, ja po prostu nie darzę Anieli jako postaci internetowej sympatią, bo jest pełna sprzeczności, ona działa na mnie tak jak na Boxdela, już powiedziałam to któryś raz. Mhm. I okay, Boxdela to są słowa Boxdela i po prostu ty tak działasz. Spoko, i ciebie się kocha, albo się nienawidzi, twoi 12-letni fajnie cię kochają, a ja po prostu nie. No i robimy wszystko na 100%, Aniela, prawda? Wszystko się robi na 100% i się oddaje 100% siebie jako profesjonalista, więc ja się 100% przygotowałam do tych konferencji, a chciałam w tobie wzbudzić jakieś emocje. Aniela, czy ty masz jakieś emocje? Dobrze. Poczekaj, bo mi tutaj napisał w komentarzu jakiś widz. Proszę. Czemu tak bardzo krytykujesz teraz przeszłość Lil Masti, a 2 lata temu po walce z Martą Linkiewicz mówiłaś, że z tobą, że z Lil Masti byś nie zawalczyła. Ale dzisiaj walczę. I że jest super osobą. Nie powiedziałam tak, proszę przytoczyć to, a ten wywiad, ja z chęcią go obejrzę. A teraz odwalasz cyrk. Nigdy na nie siłę. Powiedziałam, że jesteś super osobą. No nie wiem, nigdy tak nie mi napisał, powiedziałam. Tak zawsze napisał widz mnie w komentarzu. Śmieszyły twoje utwory, zawsze wchodziłam dla egzotyki tego gatunku, żeby wiesz, troszeczkę się zapoznać z tymi otchłaniami internetu. Nigdy nie powiedziałam, że jesteś super osobą, ponieważ tak jak powiedziałaś, ja cię nie znam. Ty mówisz ja powiedziałam, że internetu? Ty jesteś dobrym sportowcem. Ty mówisz o otchłaniu internetu? Zusie. No, a o czym my mówimy? Zapraszam Zusie, na mój kawałek marshmallow. Ty też należysz do otchłani internetu, więc tutaj akurat w twoich ustach to brzmi dziwnie. Słuchaj, nie musisz mnie lubić, możesz mnie nienawidzić. To ty mówisz nie, o sobie. To za dużo powiedziane. Przeznaczam ci aż tyle energii, ile myślisz, że ci przeznaczam. Przed chwilą powiedziałaś, Lil Masti się kocha albo nienawidzi. Ja wiem, że ty tak o sobie mówisz. Neutralne odczucia. Ty tak o sobie mówisz, że ciebie się kocha albo nienawidzi. Ja powtarzam twoje słowa. A jeśli chodzi o 12-letnich fanach twoich. Lub sobie mnie, nie lub sobie mnie, jest mi to zupełnie obojętne. Tak samo jak ty mnie. Zupełnie mi to jest obojętne. Super. Tak jest, kochana, tak samo jak ty mnie. Ty mi też jesteś zupełnie obojętna. Natomiast tak jak ci powiedziałam... Ale przed chwilą mówiłaś, że mnie nie lubisz. Nie lubię twojej postaci w internecie. No to lubisz mnie, czy jestem tobie obojętna? Nie lubię ty jako ty, Aniela Bogusz, jesteś mi kompletnie obojętna. Jako mój przeciwnik nie lubię cię. Nie lubię cię nie ze względu na to, że jesteś moim przeciwnikiem, nie lubię cię ze względu na twoją kreację, jaką tworzysz w internecie. Okay. I tyle, jako legendę internetu. Bardzo się cieszę, że mogę z tobą tutaj siedzieć. Dobrze, ja się także cieszę, drogie panie, że mogę z wami tutaj siedzieć, ale myślę, że już jeśli chodzi tutaj, troszkę tych pytań nie wykorzystaliśmy, ale jest jeszcze konferencja, jest jeszcze trzecia rundka, w której pewnie pomiędzy telefonami będziemy na parę pytań odpowiadać, a ja w tym momencie chciałem serdecznie zaprosić was na, myślę, że tutaj bardzo ważną, bardzo istotną rundkę, bo teraz dziewczyny będą zadawać pytania sobie nawzajem, chociaż już tych pytań sporo padło. Tak, ja nie, no. Tak czy siak, zapraszam was oficjalnie, przed wami runda druga! I dziękuję jednocześnie, bo na czacie widzę, że bluza jest propsowana, także efekcik jest, łop. I ciśniemy. Myślę, że tutaj panie też się, strzelam, przygotowały z researchem i z pytaniami. Ile tam tych pytań miało być? Po pięć. Możecie oczywiście też dużo tych pytań już tutaj padło, więc pewnie będziemy się powtarzać. Dobra, ja zacznę od takiego lajtowego pytania. Proszę bardzo. Nie było kolejności, ale proszę bardzo, jakby wzięłaś to na siebie. Dobra, ja zacznę od takiego lajtowego pytania. Zusie, jak długo szykowałaś się do naszej walki? Jak często masz treningi?
Ja teraz mam treningi tak mniej więcej 2-3 w ciągu dnia. To zależy. Jak jest jeden, to się dobrze czuję. Ja uważam wtedy, że to jest naprawdę wielkie święto lasu, jak jest jeden trening. W niedzielę i no i w sobotę jest ten jeden trening, to sobie odpoczywam, ale ja nie trenuję do tej walki długo. Nie trenuję. Ile, jak długo miałaś te 2-3 treningi? No, to może jest trzeci tydzień. Teraz? A może początek czwartego. Szykować? Miesiąc temu, półtora miesiąca temu? Tak jak podpisałam umowę. A wcześniej co robiłaś? Odpoczywałam. Ja nie jestem profesjonalistą, stara. Ja nigdy nie mówiłam, że ja chcę zawodowo walczyć. Słuchaj, ja zadaję, to jest normalna ja rozmowa. Ja tobie nie odejmuję. To nie są żadne zarzuty. Absolutnie. Ja ci nic nie zarzucam, ja tylko się pytam. Tak. Aczkolwiek. Ale już uprzedzam twoje kolejne pytanie. Pojawił się w kąciku Kolejne pytanie. Oj nie, no to jest taki, wiesz, już mam przyczepiony do twarzy taki uśmiech. Czy to jest tak, że jakby cieszysz się, że rywalka no, będzie powiedzmy mniej przygotowana od ciebie, bo pracujesz ciężej, czy wolałabyś zmierzyć się z najlepszą możliwą wersją? Czy wolałabyś, żeby ona ale tak katorżniczo... Ale ja się zmierzę z najlepszą wersją Zusie. Już lepszej teraz na ten moment nie będzie, Lil Masi dobrze to mówi. Jest najlepsza wersja Zusie, ona ma formę życiową, mocno trenuje, mocno sparuje, więc no ja się zmierzę z najlepszą wersją Zusie. Okej. Okay. Pytanie od ciebie do Anieli. A nie, niech mi Aniela zadaje cały czas i ja potem, bo ja mam trochę tych pytań. No dobrze, to kolejne nie, cztery pytania. Nie, no to róbmy na przemian. Znaczy, zawsze robimy na przemian. No ale ja taki... cały czas, ja zawsze pierwsza dostaję pytanie, odkąd tutaj się pojawiłam w Hajlik, więc bardzo proszę, możecie mi pozadawać teraz pytania, ja z chęcią na chwilę się zamknę, róbmy na przemian, bo to będzie monolog takiej jednej osoby. Bo później będzie monolog, no. Ale jest jakiś powód, do którego chcesz... Nie, po prostu jakoś tak teraz mi przyszło do głowy, mam na to ochotę i możemy załatwić wszystkie pytania do mnie, a potem zacznę ja. Okej, okay. No mimo tylko wszystko... Tylko wiesz, mogą mi się pojawić nowe pytania podczas rozmowy, nie? Więc to trochę chodzi o to, żeby było odbijanie piłeczki. Będziemy odbijać piłeczkę, dobra. Zosię. To ja też, tak jak powiedziałam, przygotowałam się, tak jak ty, do wszystkiego na 100%. Więc będę czytać sobie tutaj z kartki. Proszę bardzo. W cudzysłowie. Poczekajcie, ja muszę sobie to znaleźć, bo ja nawet nie wiem, gdzie to teraz to jest na ten moment. Pewnie zadam jeszcze pytanie do Anieli. Jasne, rozmawiajcie. A ja cię zadam pytanie, które myślę, że spędza wielu ludziom sen z powiek. No ponieważ na ostatniej konferencji Ewa Brodnicka wypiła mityczny mocz sok jabłkowy, by wypełnić wymogi waszego zakładu. Jak oceniasz zachowanie Ewy? Czy jakby masz takie, że okej, okay, uznajesz to, czy bardziej jest to dla ciebie cringe'owe? No bo zostało to bardzo ambiwalentnie odebrane w internecie. Część osób ma takie, no fajnie, jakby dobra, no spełniła zasady, a dużo osób ma takie, że no sportowcowi nie wypada. No tu cię zaskoczę, no. Bo wiem, że ty jesteś taki, w sensie widziałam twoją reakcję na to i byłeś taki oburzony, nie? Natomiast może nie oburzony, ale no ja osobiście mam takie, że to już trzeba było to zostawić, no, internet wiem, zapomni. No wiesz, no my to są... To są freak fighty, tak? No Ewka nie zachowuje się tutaj. Zresztą ona zawsze trochę, wiesz, była tak... Nie no, Ewa zawsze miała, jeśli chodzi o show, zawsze była w tym zawodowym sporcie bardzo dobra. Tak. No co? No ja jej zbiłam piątkę po konferencji. Powiedziałam szacun. No bo dla mnie w ogóle szacun, że ona po tej porażce się szybko podniosła. Podjęła rękawice, walczy, chce walczyć i dalej idzie w I znowu flikach. W MMA. To jest też spoko, I że nie? I znowu w MMA. Mhm. Ciekawe jestem, jakie tam kolejne będą jej kroki. No więc, no dla mnie to jest szacun, no. No okej, okay. No, czyli uważasz, pokazała jakby, taki ty osobiście, dystans, ty osobiście pokazała taki propsujesz. Dystans do siebie. Mhm, okay. Znaczy nie to, że propsuję, tylko wiesz, ja lubię ludzi z dystansem i ona tym pokazała dystans do siebie. Zresztą też te koszulki jakieś tam miała z tym... Z tym piciem moczu, więc no, to jest taki, wiesz, dystans do siebie. Okej, okay, w porządku. Zosie, jesteś gotowa z pierwszym pytaniem? Tak. Proszę bardzo. No, sorki, bo sobie weszłam na Instagram. Pozdrawiam wszystkich. Zdjęcia ze śmiesznymi kotami. Dobra. Jak się czułaś z tym, że jako seksmasterka byłaś skrytykowana przez wszystkie kanały komentarii i prowadzący mówili, że to, co robisz, jest szkodliwe, tandetne i tanie. Nawet zagraniczni youtuberzy z Australii wyśmiali twój numer pokasowy. Jak się czułam z tym? Wiesz co, tworząc seksmasterkę, to ja wiedziałam, jaki będzie odbiór. Wiedziałam, że część ludzi będzie się im to podobało, a część ludzi nie będzie się podobało. Że będą to wyśmiewać, że zbyt kiczowate, tak, że tandetne, że to wszystko, co ty napisałaś. Więc ja wiedziałam, że tak będzie. Ja byłam na to przygotowana. Stworzyłam tą kreację, wiedziałam, że ta kreacja będzie hejtowana, bo na hejcie chciałam się wybić.
I to zrobiłam, tak? Wybiłam się na hejcie. No to jest oczywiste. A co robiłaś w czym? Tutaj nie ma co ukrywać. A jak się czułam, jak te wszystkie filmy powstawały, no wiesz, to nie były miłe odczucia, tak? Raczej unikałam oglądania tych wszystkich filmów, więc części filmów w ogóle nie oglądałam. Po prostu stwierdziłam, że okej, ja się od tego odłączam. Nie będę, wiesz, tak chłonęła tego, tak, oglądała wszystkiego na swój temat. Skupiłam się na swojej robocie i właśnie się od tego trochę odcinałam. Teraz jest inaczej, bo teraz... Nie robisz tandety. No te, aż takiej. No to też, dzięki. Dodała, aż takiej. Dzięki. Ale no teraz jednak oglądam gdzieś tam, jak powstają o mnie jakieś rzeczy, czy tam komentarze, wiesz... Jestem w tym, tak? Ale już jako seksmasterka tak się odcinałam. Prawda? Już chyba nie są tak negatywne. Dużo osób też zmieniło jakby postrzeganie. Tak, ale wiesz, no zawsze komuś coś nie będzie podobać. No to tego nie unikniemy. No dobrze, to kolejne pytanie w takim razie od ciebie do Zusie. Dobra. Ja wstawiłam post i poprosiłam widzów, czy mają jakieś pytania, więc tutaj osoba zadała pytanie, zapytaj się. Dlaczego nastawia się negatywnie do ciebie? Przecież do Marti też się nastawiała, nieciekawie, a teraz ją kocha. Tak, Marti kocham, to prawda i pozdrawiam cię Marti serdecznie, nawet nie wiem, czy nie siedzi tutaj w studio. Ale byłaś... No bo jesteście straszne psiopsiły ostatnio, straszliwe, nie? Straszliwe. Ale na konferencji, na konferencji właśnie z tego, bo oglądałam tam którąś konferencję z Marti i właśnie byłaś identycznie nastawiona jak do mnie. Słuchaj, wiesz co, bo ja chyba zaczęłam rozumieć, po co to jest, nie? Chyba zaczęłam rozumieć, może często mówię nie tak, jak powinnam, bo może właśnie powinnam siedzieć cicho, nie dawać się ponieść emocjom, ale ja jestem jeszcze na tyle taka świeża i bardzo wrażliwa w tym temacie, jeśli chodzi o sprzeczności, które mnie leczą, że nie potrafię inaczej zareagować, nie potrafię mówić innym tonem, za co przepraszam Państwa, jeśli to wszystko brzmi trochę chaotycznie z mojej strony, ale my jesteśmy... teraz w hajlik. Tutaj ludzie, jak nie ma dymów, to są niezadowoleni. Jak są dymy, to mówią, że tworzy się sztuczny konflikt i w ogóle po co to wszystko? A to nie jest sztuczny konflikt. Ja starałam się zadawać tobie pytania. Ja konfliktu nie chciałam. Ja po prostu powiedziałam, że teraz, w tym momencie, dzisiaj, że nie pałam do ciebie sympatią, ale to nie miał być konflikt. Ja zadawałam ci pytania, ale nie uzyskałam odpowiedzi na nie. Były tylko przekrzykiwanki, był chaos. Znaczy, wydaje mi się, że nie, że teraz mówisz normalnie, normalnym tonem. Wiesz, takim, że okej, dyskutujemy, normalnie rozmawiamy. Natomiast na konferencji, no to był taki jad, wiesz, że cisnę, że to widać. Czyli było to się dało agresję. Tak odczuć, tak? No widać było tą agresję i to wiesz, ludzie to widzieli i to, czy to nie wynikało ze stresu? Nie, że ty nie wynikało. Że ty w stresujących sytuacjach po prostu, wiesz, nie panujesz nie. nad sobą? Znaczy, wchodzisz trochę w jakąś taką rolę? Nie, to nie. Jakieś cechy? Stara, u mnie zdiagnozowano ADHD, u mnie od 0 do 100 jest w sekundę. U mnie właśnie nie ma nic pomiędzy. Albo jest tak, albo jest tak. Albo jestem przemiła, tak jak ci ludzie mówią, że jestem kochana, fajna, do rany, przyłóż i po prostu wszystko bym zrobiła dla kogoś. A jak czasami wyjdę, to rzeczywiście te zachowania moje mogą być przerysowane, natomiast intencje zupełnie inne. Ja nie miałam zamiaru cię obrazić czy atakować tak ofensywnie, jak ty to odczułaś. Ja nie chciałam tego zrobić, ja nie chciałam być w odbiorze jak Ewa, absolutnie, ty mi to zarzuciłaś, a ja nie chciałam być jak Ewa. No, ja starałam się zadawać tak odebrana, normalne pytania i w moim odczuciu, wybacz Lil Masti, ja nie byłam nie tylko przeze mnie. Atakująca, tylko niestety nieusłyszana. Mi nie dało się dojść do słowa, więc ja musiałam podnieść ten ton. Dlatego wydźwięk może tego był taki, a nie inny. Ja sobie później tę naszą konferencję jeszcze raz obejrzę kolejne i się pochylę nad tym, co mi powiedziałaś, bo może na przyszłość będę mogła coś fajnego zmienić, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, żeby to się jeszcze fajniej oglądało i żebym ja zastanowiła się nad samym sobą i po prostu poprawiła siebie. A jeszcze co do tej choroby ADHD, to jak wygląda to badanie? To są testy diagnostyczne DIVA-5. Nie pamiętam, może też chyba też sobie zrobię. Arku, ty też chyba powinieneś. Wszyscy jesteśmy zaburzeni, nie każdy nie, jest diagnozowany. Nie, ja myślę, że to jest naprawdę, że to dużo osób może mieć, nie? No, tak. Myślę, że na pewno w tym środowisku. Wszyscy w tym środowisku mają ADHD. Ale jak wyglądają takie testy? Jak to się mówi? Po prostu, masz ileś pytań?
i odpowiadasz na nie w skali od. Później ten test idzie do diagnozy, do psychologa, który zajmuje się testami i stawia tę diagnozę, później psychiatra na podstawie rozwiązanych testów. Czyli widzicie, z rundek też można się czegoś nauczyć. Tak, i słuchajcie, mnie dopiero skierowano na takie testy psychologiczne po 26 latach. U mnie nikt w szkole nigdy nie powiedział, nie wspomniał nawet, że ja mogę mieć ADHD, bo niestety, ale jest takie przeświadczenie u nas, że ADHD u dorosłych nie istnieje i nie istnieje u kobiet, a to jest totalną nieprawdą. Dlatego walczcie o siebie i jeśli wydaje wam się, że jesteście inni, no to powiem wam, że to się da okiełznać. Choć jest ciężko, to jest ciężka praca, jak widać chociażby czasami, jeśli chodzi o rozmowę. Spokojną, cichą i wyważoną, żeby nie przerywać i nie wchodzić w zdanie. Ale tak, walczcie o siebie, bo warto. A jak już okiełznacie te wszystkie swoje demony, to nawet nie jesteście świadomi, ile będziecie w stanie dobrego zrobić. Dla samych siebie i dla świata. Tego wam życzymy, bardzo ładny przekaz. No to stara, dawaj kolejne pytanie dla Lil Master. A, poczekajcie. Ojku, przepraszam, a może ja mam tu tyle tego, słuchajcie. I tego, jak powiedzieliście, to się będzie ponawiać. A to sama sobie przygotowałaś, czy też tak, miałaś ekipę? Tak, ja sobie przygotowałam to sama, wiesz, razem z moją mamą też w pomocy. No moja mama zawsze ze mną we wszystkim uczestniczy. Ja nie mam takiego kochającego partnera. Sorry, tu nie śmieję się Lil Masti z ciebie, tylko a propos tego pytania o mój poprzedni związek. Ale mam wspaniałą mamę, którą kocham bardzo, bardzo mocno. I my sobie z mamą tak siedzimy i razem badamy i mama jest takim moim lustrem też. Mama jest takim moim lustrem i mama jest takim moim głosem rozsądku. I mamo, bardzo serdecznie cię pozdrawiam i kocham cię. Dobra, to czytam. A tak sobie wyobrażam sobie, że tak siedzicie i knujecie sobie tak, jeszcze coś tam o moczu jej dowal, nie? Nie, stary, to w ogóle nie jest tak. Ten mocz w ogóle przewija się we wszystkich kanałach komentarii i we wszystkich materiałach, jakie ja oglądałam. To jak już jesteśmy przy mamach, to ja też pozdrawiam swoją mamę. Niedługo dzień mamy. Mamo, mam nadzieję, że cię odwiedzę tego dnia. No byłam ostatnio w weekend, ale mama ma takie coś, że no ale musisz przyjechać do mamy na dzień mamy. No to jeśli już pozdrawiamy mamy, to moja miała w zeszłym tygodniu urodziny, no składałem osobiście, ale teraz nas ogląda pewnie 50 milionów ludzi, także mamusiu, kocham cię, wszystkiego co najlepsze, a jak? Proszę, się zrobiło nagle słodziutko i sympatycznie, ale tak też wypada, proszę. Dobra, chciałam się zapytać... Czy złożyłaś przeciwko Boxdelowi pozew, czy wezwanie do zaniechania oraz na jakim etapie jest ta sprawa? Tak. W dniu, kiedy wypuściłam film, tam pozwałam Fame MMA, no to tego dnia wyszedł pozew do sądu od naszego prawnika i jest to pozew o zniesławienie oraz o powielanie nieprawdziwych informacji na mój temat. Jak wygląda teraz sytuacja? Przepraszam za ten katar, bo trochę mówię przez nos. Jak wygląda teraz sytuacja? No, Boxdel nie odbiera pisma, więc jest już teraz tak, że komornik próbuje mu dostarczyć to pismo, no ale nie wiem, chyba ciężko im jest ustalić adres zamieszkania Boxdela, żeby to pismo muszę mu dostarczyć. Muszę oglądać relacje, znaleźć gdzie w tym momencie, nie? No więc tam to cały czas trwa i to długo trwa, no. A to się stało bezpośrednio po sprawie z Fame MMA, tak? Ten pozew i to wszystko? Tak, tak. Mhm. No to był styczeń, luty, no. A o jakie nieprawdziwe informacje, o jakich nieprawdziwych informacjach mówisz, że Boxdel je rozpowszechniał? O czym? Jezu. Poczekaj, musiałabym sobie przypomnieć, co tam jest dokładnie w tym pozwie, bo to jest bardzo długi pozew. I chyba nie chcę tutaj tego mówić. Ja chcę to zostawić raczej... Pytanie, czy w ogóle możesz? No, raczej to zostawmy. No dobrze. Czy chcesz jeszcze jakoś dokręcić to pytanie, czy jeszcze jakby... Nie wiem, bo z tego chyba się zrobi 5 innych pytań. No, mówię, to zależy od ciebie, bo też nie wiemy, na ile możemy, na ile chcemy o tym mówić. Myślę, że chyba bezpiecznie jest ten temat zostawić do rozwiązania tematu, a później można wtedy o tym rozmawiać. Ale to jest takie moje zdanie. Nie wiem, jak myślisz, Aniela? A to chodziło o ten adres, tak? Że on podał twój adres do informacji publicznej? Też jest w tym pozwie o adresie. Ale przecież twój adres był podany na stronie Lil Masti i w KRS-ie też jest podany. Ten adres mojego tak, zamieszkania? Chyba, tak, chyba adres zamieszkania był na stronie Lil Masti podany. Nie wiem, wiesz co, ja nie pamiętam dokładnie tego pozwu, bo on był bardzo długi. Więc aha, to nie był pozew okay. o udostępnienie tego adresu,
ale było to tam zawarte. Mhm. A że Aniela pozywa średnio co 3 dni kolejnego, nie, to już nie pamiętam. Nie, śmieję się oczywiście. Nie. Okej, okay, no to przechodzimy do kolejnego pytania. Proszę, Aniela, do ZUS-ie. Dobrze. No to pisze tutaj osoba. Zapytaj o krew z okresu, którą piła, chwaląc się tym u wojewódzkiego, przy tym zarzucając ci picie sików. Ja nie chwaliłam sików. Się tym. Mnie się zapytał ale właśnie wojewódzki. Jestem ciekawa, bo próbowałam znaleźć to. To jest na Playerze. Nie oglądałam na Playerze tego całego odcinka. Widziałam tylko jakiś jeden urywek na YouTubie, jak tam mówisz o lenistwie. I to tylko był ten urywek z wojewódzkiego, a nie było właśnie o tym okresie, więc chciałabym tutaj dopytać, o co tam chodziło. To ja nawet o tym lenistwie nie pamiętam, co to mogło być. Natomiast ten odcinek, z tego co mi wiadomo, on jest na Playerze i to był 2013 rok, czy 2000, początek 2014 roku. To teraz ile? 8 lat, tak? To było 8 lat temu. Ja miałam wtedy jakieś 18 lat, nieskończone 19. Tylko o co chodziło z tym piciem okresu? On mnie zapytał, czy ja piję jako Luxuria Ashtaroth, czyli demon krew. I ja powiedziałam, że tak, z okresu. No i wtedy to podłapali. Dlatego ja was odwołuję, ja już też dokładnie nie pamiętam, jak to było. Słuchajcie, ja tego dawno nie widziałam, ale to było w tym stylu. I on wtedy pociągnął temat. I ja jako młoda dziewczyna nie potrafiłam się wybronić, nie potrafiłam rozmawiać tak jak teraz. No i zapędzono mnie w kozi róg. Dlatego mówię wam, obejrzyjcie sobie ten odcinek i wyróbcie sobie sami własną opinię. Ale zresztą dla mnie to też jest nieważne, bo to było, jak ja miałam 18 lat. I w sumie chyba z moich przewinień i ścięcia głów to no tak, to by było tylko tyle. To zostaje w internecie, tak? Wszystko, co się powiedziało, zostaje w internecie i się gdzieś tam wyciągnie, tak? No właśnie, to co mi ZUS-ie mówi. Ale to zostało w internecie, co ty robiłaś. Tak, to się stara, za tobą ciągnie. No to ja też mówię, że dlatego, wiesz, ja chciałam poznać przyczynę powstania tej bratki, że pijesz okres. Ja nikomu nie wmawiałam, że picie krwi z okresu to jest aspekt edukacyjny. I ja edukuję młodych ludzi, jeśli chodzi o ten zabieg. Ty natomiast picie moczu nazywałaś edukacją seksualną. Nie nazywałam tego edukacją seksualną. W ogóle swoją działalność w internecie. Twoją działalność w internecie, tak jak nie wiem, bo na przykład to był odcinek o fetyszach, a fetysze są częścią seksualności. Okej, tak? Ale teraz nie możemy zweryfikować tego, co dokładnie tam było mówione, czy to był snap, czy to było to, czy to było coś innego, nie wiem, to ludzie, na pewno starsi widzowie, którzy oglądali mówiący, Hate Park, ludzie pamiętają. Mają różne fetysze. Okej, okay, dobrze, to na pewno jest seksualności, więc znowu tutaj wmawiasz widzom jakąś, jakieś nieprawdziwe info. No. Okej, okay, no ale dlaczego ty udawałeś, że piłaś te siki? Jaki to miał aspekt wyraz, edukacyjny? To był mój wyraz artystyczny, sok jabłkowy. Tak, okay. Przyciągnięcie tej uwagi, podkreślenie, pokazanie, wyraz artystyczny, no. Pewnie. Tutaj no. Mocz, tutaj krew, a wy co frajerzy? Pewnie nadal soczek pomarańczowy do Netflixa wieczorem, nawet mi was nie żal. Lecimy z kolejnym pytaniem. Proszę bardzo. To teraz ZUS-ie chyba. Tak, ZUS-ie do Anieli. No to ja bym chciała zapytać, jak twoja działalność właśnie wyglądała wcześniej? Co ty robiłaś wcześniej, zanim stałaś się seksmasterką? Bo pewnie ludzie nie pamiętają, bo twoja działalność w internecie jest długa, prawda? Ale ty znasz odpowiedź, bo ty już na konferencji ja przedstawiłaś całą moją drogę. Ale ja byłam przekrzyczana, więc nikt nie słyszał. Ty już na konferencji przedstawiłaś całą moją drogę. Szkoda, że nie od dzieciństwa. To mam zacząć od dzieciństwa? No, wiesz, stara, było Boga twojego nie czytałam. Mieszkaliśmy tak głęboko, że... no, tak trochę głęboko wiesz. Się... Co ja mam? Od czego zaczęłam... Działalność w internecie. Tak, dokładnie, tylko okay. O to pytam. No to działalność w internecie zaczęłam od bloga z siostrą fitnessowo-żywieniowego. Ja zajmowałam się tym aspektem ćwiczeń, oczywiście w sposób kontrowersyjny, żeby gdzieś tam szybciej tą widownię przyciągnąć. Natomiast moja siostra w taki sposób anielski pokazywała i mówiła o zdrowym odżywianiu. Więc my się tak wypełniałyśmy jako siostry, jako taki duet. I prowadziłyśmy tego bloga, później prowadziłyśmy też kanał na YouTubie, tam oczywiście Facebook, jakieś programy też były telewizyjne, no wszędzie się pchałyśmy, gdzie się dało, no bo byłam młoda, miałam tą żądzę, żeby zabłysnąć, żeby się wybić, to parcie na szkło miałam ogromne wtedy, chciałam też na tym zarabiać pieniądze, pierwsze pieniądze się wtedy pojawiły, no ale największy rozkwit był seksmasterka, tak? Mhm. Chcesz coś, jakiś follow-up jeszcze nie, do tego? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Aniela? Dziękuję. Um,
Dobra, tutaj ktoś napisał. Kochana, zapytaj się jej o jej dawnych uzależnieniach od narkotyków i alkoholu. O to nie chcę, tego nie chcę pytać. I o rozpowszechnianie piosenek, do których nie miała nawet praw autorskich. O to drugie mi chodzi. O, o naszym wspólnym znajomym. A to ja też znam temat. No, to tak wszystko. Naprawdę znam temat. Znajomego. O naszym wspólnym jakby znajomym. To widzicie, mamy wspólnych znajomych. Bo to ekipa z Trójmiasta, no. Widzicie, mamy wspólnych znajomych, co chciałam powiedzieć. Ładnie wygląda. O to rozpowszechnianie piosenek, ja pamiętam do których pytanie, nie miałaś tylko... nawet praw autorskich. Pozdrawiamy Łukasza. Chyba pozdrawiamy, nie wiem czy wszyscy, tak, ale... pozdrawiamy panie prezesie. Dzięki panu prezesowi siedzę w tym miejscu, w którym dzisiaj siedzę. Pozdrawiam z miłością, naprawdę. Wyślę panu kwiaty, panie prezesie. Do zobaczenia. No. Z tego co wiem, to tam już chyba też nawet Paweł Łopacki nie pracuje, prawda? A z tego co mi wiadomo, to ja byłam współautorką wszystkich tych tekstów. Miałam chyba do nich prawa, pan prezes się tutaj jakoś, wiesz, mocno rozpromowane to było. My uczestniczyliśmy w produkcji wszystkiego razem, więc czy ja nie miałam praw autorskich do tego, skoro to było na moim kanale, współpraca się zakończyła, piosenki zniknęły z kanału. Właśnie nie wiem, czy chcesz przypomnieć tę sprawa... sytuację, bo ja też jakoś tak, tam w miarę tak, pamiętam, pan, jak to wyglądało. Pan prezes, pan miałaś prezes... swój kanał, później został chyba usunięty i powstał tak, nowy, tak? usunięty, ponieważ zabrano mi hasło i uprawnienia do tego kanału. Ja nie mogłam na nim nic zrobić, były udostępniane treści pana prezesa i jego artystów. No, a później wytoczono mi proces i na żadną sprawę sądową pan prezes się nie stawił. No i niestety musiał mi zapłacić bardzo wysokie pieniądze za mojego adwokata. Więc kolejne pytania. Okej, okay. I ostatecznie jakby to się skończyło tak, że co, moją że ten kanał został przywrócony, czy... Nie, aha. Kanału absolutnie nie będzie, ale to nie wiem, kto pamięta, to piosenka na przykład Pierwszy śnieg, bardzo fajna. I wtedy się zaczęła moja przygoda z muzyką, a tak na marginesie muszę do niej wrócić, bo świetnie mi to wychodziło i to było to. To ja taką totalną prywatę, jako, tak. Jeszcze chyba jako Luxuria, wydałaś kawałek Pułapka. Tak, też z bardzo, panem prezesem. Bardzo pozdrawiam wspominam. Serdecznie panie prezesie. Bardzo dobrze wspominam ten kawałek swoją drogą. Dobrze, no to w takim razie kolejne pytanie od ciebie do Limasty. A ja muszę chyba sobie przeczytać o ten temat. Chyba, że jeszcze jakieś jedno masz. Nie, mam, ale takie szybkie trochę z innej beczki. No. Ile ty ważysz? 58. I my walczymy w 6-1. No. Nie no, wolę się dopytać. I ponownie no. Uśmieszek się pojawia. No. Nie no, wolę się dopytać, bo nie było no... rozmowy o wadze, tylko ja sama, wiesz, wywnioskowałam, tak. Okej, okay. Ona jest chudziutka, no to zawsze walczyła w 6-1, dobra, no to robię 6-1. Ale ja, tak. Nie, ja chyba tylko raz na 4 swoje walki ważyłam 61 kilo. Tak mhm. Mi się wydaje, że chyba tylko raz jedyne. I nigdy też... nie ważyłam 60... No dobra, już nie zagłębiam się w ten temat, chyba tylko raz. I też dziewczyny, żeby nie było, bo ja nie mam jakby wykształcenia kierunkowego, tak jak, czy doświadczenia, czy wykształcenia kierunkowego, ale bardzo dużo można wyczytać właśnie z waszej mowy ciała. Twoje pytania zawsze, zawsze wiesz, jak coś powiesz i później twoja reakcja, uśmieszek jest takie, okej, okay, that's what I wanted. Ja po prostu jestem, ja po prostu się uśmiecham, no. Okej, okay, okej. Okay. I w takim razie, jeśli a ty ile ważysz liczę, na ten moment? 62. No to nie jest jakaś super turbo strasznie duża szybko mi ta waga spadła. Różnica. A od jak to czego zaczynałaś? Ten... Od jakiej wagi zaczynałaś? 66. Mój dietetyk powiedział, że ja jestem potworem anabolicznym. Tylko troszkę mi tak dla testu obcięliśmy węgle, troszkę białka podwyższyliśmy i mi leci... za szybko, więc muszę się teraz ładować mocno. Dobra, dobra, już się nie musisz chwalić. No nie, no wiesz, Arek, przy takich treningach... Nie, no z drugiej strony słuchaj. Tak widzimy, no to jest tak, że właśnie widzimy, jak z tych nagrań udostępnianych, no o ile, o co bym cię totalnie nie podejrzewał, bo nie jesteś typem osoby, która idzie na siłownię, zrobi zdjęcie i wraca do domu, to widać, że po prostu tam z ciebie po prostu kapie, nie, po tych treningach, więc zajazd jest ostry. Ostatnie pytanie, jeśli dobrze kojarzę, od ciebie do ciebie, tak? A dlaczego siostry nie wypromowałaś? Siostra nie chciała w internecie prowadzić swojej działalności? Dlaczego tylko ty tak wypłynęłaś? Ale moja siostra nie pociągnęłaś? Jest rozpoznawalna. W sensie bardzo dobrze sobie radzi na swoim Instagramie, na swoim YouTubie, Słodka Ada. Zarabia na tym dobre pieniądze, utrzymuje się z tego. Nic więcej nie robi, tylko tym się zajmuje, to jest jej praca. Mm-hmm. Więc ona sobie sama poradziła, ja nie musiałam jej promować. Ona sama stanęła na swoich nogach, otworzyła swój kanał na YouTubie
i mocno popłynęła. Ale siostra YouTubie... nie była seksmasterką i nie robiła tego, co ty, nie, więc dało siostra, się normalnym kontentem wybić siostra, i zarabiać kasę? Wiesz, każdy jest inny, każdy robi to, co chce i najważniejsze, żeby to robił w zgodzie ze sobą, tak? Mm-hmm. Ona nie chciała być seksmasterką, ona chciała robić po swojemu, ja chciałam być seksmasterką, chciałam otwierać ludzi na ten temat tabu, jakim jest seks i na który ty chcesz mówić ludziom, że to jest coś złego i trochę się podśmiechujesz z seksmasterki i cały czas utrwalasz w umysłach ludzi, że seksmasterka to było coś złego i czego powinnam się wstydzić. No przykro mi, nie, ja się nie będę tego wstydziła, ja akceptuję siebie. A moja siostra sobie bardzo dobrze radzi. I poradziła i sobie bardzo dobrze bez bycia seksmasterką. To też jest puenta. I co? Kolejne, chciałam powiedzieć że tylko, poradziła że... sobie bardzo dobrze bez bycia seksmasterką. No tak, tak. Poradziła sobie. No. I wybiłam się z rytmu. Nie każdy musi być seksmasterką, oczywiście, żeby że nie. Się wybić. I ludzie sobie radzą, no. To takie szarpnięcie się już, nie? Po krańcach tej moralności. No, czyli czyli twoja moralność faktycznie jest jedyną słuszną. Nie, oczywiście, że nie. Jest wiele dróg, którymi można iść. Jest wiele dróg, którymi można iść. I nikt tu nie mówi jedyna słuszna moralność ZUS-ie. Nie, zobacz, Ada też wyszła na swojej dobrze. Ja na swojej wyszłam bardzo dobrze. Dobrze. I nie wiem, czy to jest słuszna analogia, ale rozumiem, że tobie chodzi o coś takiego, że jest wiele dróg, ale jest też wiele skrótów, tak? I jest albo się wybór. Te skróty... I każdy wybiera co innego właśnie w zgodzie ze swoim sumieniem. Ja no mam tak, inne, ja bym tego nigdy nie wybrała, na szczerze przykład. Mówi, że ona ale chciała się wybić. Nie, ja ona nie. Była, ona ale była świadoma tego, że się ja mówiłam, wybijała Arek, na hejcie, tak? Ja ci powiem, co ja mówiłam. Ja mówiłam tak, ja muszę się wybić szybko, bo ja już mam mało czasu. Wiesz, ja karierę w internecie zaczęłam, jak miałam 23 lata, chyba 3 lata właśnie prowadziłyśmy bloga, wiesz, zarabiałyśmy pierwsze pieniądze po roku czy po półtora, więc przez pierwsze półtora roku, wiesz, my nie zarabiałyśmy na tym. I mi te lata upływały, mam 26 lat i ja mówię, nie, ja muszę zrobić to szybko, bo ja nie mam czasu, bo ja zaraz, wiesz, no, zaraz mi lata uciekają. No i, tak. I stąd podjęłam też taką decyzję. Odważną, świadomą, chciałam to robić, uwielbiałam to, pasjonowałam się tym, zrobiłam wiele dobrego jako seksmasterka, wiele dobrego. Jest wiele ludzi, którzy naprawdę są wdzięczni mi za to, że taka seksmasterka, taką postać wykreowałam. Jakiś konkretny przykład, jakaś konkretna historia? Dostałaś, nie wiem, jakąś tam wiadomość, listę i zmieniłaś dużo, moje ja życie? Teraz dostaję. Ja teraz dostaję, dlaczego ZUS-ie ci wypomina seksmasterkę, że to było coś złego, jak mi seksmasterka pomogła w tym. A jaki jest przedział wiekowy? Otworzyła mnie na ten temat. Na co? Wiesz, super piosenki robiłaś, one mi dawały siłę. Ty Ania mi pokazałaś, że piękną... ludzie mogą być różni, że mogą mieć różną moralność, że można robić w życiu, co się chce, tak? Nie wchodzić innemu w życie. A powiedz mi, Aniela, gdybyś, w sensie, czy kiedykolwiek widzisz siebie powracającą do roli seksmasterki? Czy to jest etap już zamknięty? Czy widzisz, że kiedyś jakby, nawet nie wiem, one-off, specjalny odcinek, cokolwiek, czy to jest już dla ciebie rozdział zamknięty, finito? Takie mi pytanie zadała ta dziewczyna, która prowadzi wspaniałe wywiady właśnie. Czy bym nie chciała wrócić do tego tematu, tylko może w jakiś inny sposób. I... pojawiają się w mojej głowie takie myśli, tylko wiesz, musiałabym iść na seksuologię. Przygotować się, tak, innymi słowy. Tak, trochę, tak. To co zarzucać po niego trwałkę. Tak. Musiałabym trochę, wiesz, się podszkolić w tym temacie i wtedy może jakoś tak w inny sposób, tak, zwrócić na ten temat uwagę. Tylko że jest ciężko teraz, w porę seksmasterkę zamknęliśmy, bo już zaczęło być banowanie. A, wiesz, w tym sensie, że tak, po prostu platformy. Tak, nazwy seks, tak, wiesz, takich tematów to zaczęło być po prostu banowanie, więc my w porę się wycofaliśmy. Jak seksmasterka odeszła, to też wiele kanałów takich, które o seksie mówiły w inny sposób niż ja, też się pozamykały. Mhm. Więc to tak nastąpiło, że jednak te regulacje teraz mocno weszły na YouTube i na YouTubie ciężko jest o takich rzeczach mówić i te kanały właśnie też się pozamykały, a ja zwróciłam uwagę na temat edukacji seksualnej i tamte kanały też wtedy miały po prostu, wiesz, dużą oglądalność, bo to było ciekawe, bo ja zainteresowałam ludzi tych tematem i oni później szukali, tak? Tu o tym temacie, tu o tamtym, tu o fetyszach, tu o masturbacji, tylko już od osób, które, wiesz, mają w tym większą wiedzę.
A piękny projekt, jeśli chodzi o edukację seksualną, taki naprawdę bardzo piękny projekt, godny podziwu, to miała Ania Rubik, sext.pl. To była edukacja seksualna. No, moim zdaniem niestety, to jest moja subiektywna opinia, ja nikomu nie wmawiam i nie wpycham w ust, teraz jeszcze mówię, no ale niestety seksmasterka to taniość i wulgarność pod szyldem właśnie edukacji seksualnej. Ale zwróciłam, zwróciłam uwagę na ten temat, tak? Tak. Zwróciłam uwagę na ten temat. Bardzo długo na niego nie zwracałaś. I dużo ludzi jest mi za to wdzięcznych, wielu ludziom pomogłam i seksmasterka też wielu ludziom otworzyła głowy, pokazała, że po prostu można żyć inaczej, no. Dobrze, i na tym zakończmy naszą rundę drugą. Myślę, że tutaj wiele ciekawych tematów padło. No i przyszedł czas na kolejną rundę. Na tę rundę na pewno bardzo czekaliście, bo bezpośrednio wy będziecie mogli mieć głos i zadzwonić tutaj do nas do studia, do czego serdecznie zachęcamy. Korzystajcie z instrukcji, które pojawiają się na ekranie. Dzwońcie do nas i zaczynamy oficjalnie w tym momencie rundę trzecią. Przypominam oczywiście, że 4 czerwca High League 3, właśnie dlatego się tutaj spotykamy, nie tylko po to, żeby wyprać brudy, ale głównie po to, żeby wypromować niesamowite wydarzenie Ergo Arena Gdańsk Sopot. 4 czerwca widzimy się, to jest jeden z 8 fenomenalnych pojedynków, które pojawią się na tej gali. Oczywiście będą kolejne rundki, myślę, że szybciej niż myślicie, niedługo będziemy je zapowiadać. No i ogarniajcie sobie pay-per-view, żebyście byli z nami, jeżeli nie będziecie z nami osobiście, a także bilety na Event Teamie, do czego serdecznie namawiam, bo mamy doświadczenie, ja oczywiście pochodzę z Trójmiasta, jakby dziewczyny też są, jeśli dobrze kojarzę, ty jesteś... Tak, ja jestem z Trójmiasta, tak? Pozdrawiam a ty też, was. W sensie nie pochodzisz, ale też miałaś parę tam epizodów ciekawych w Trójmieście, prawda? Pojawiałaś się, nie. No też współpracowałaś właśnie tam z... Nie, tylko przyjechałam nagrać 2 piosenki. A, czyli okej. Okay, tylko 2 razy tam w sumie. Okej, okay. No to w takim razie... A co nagrałaś tam jeszcze, pokasowe i co jeszcze? Pokasowe i wyślij nudesa. Aha. A to wyślij nudesa zostało zbanowane chyba jako pierwsze między innymi, nie? Nie. Coś takiego było. Nie, banów nie było. Od razu blokowałam od 18. Więc to były piosenki, które miały pokazywać no, kilkanaście milionów, ale były od 18 ustawione. I tak jak mówię, ogarniajcie sobie pay-per-view highlife.tv oraz bądźcie z nami osobiście. Ergo Arena po raz kolejny, tak jak przy okazji pierwszej gali, na pewno się wypełni. Będzie to niesamowite widowisko, możecie być pewni. No i jak zawsze będzie się działo zarówno w klatce i poza nią, wiele atrakcji was czeka. O tym oczywiście podczas kolejnych rundek konferencji. Stay tuned. W międzyczasie, kiedy wy tutaj będziecie do nas dzwonić, ja jeszcze mam parę pytanek, na przykład to pytanie dotyczące materiału, który był wrzucony na YouTube'a High League, tego oficjalnego materiału, bo Aniela była w nim bardzo pewna siebie, tak, nazwała widziałam. Cię robaczkiem, siebie nazwała niezwyciężoną królową Freak Fightów. Jak się do tego odniesiesz? Czy to jest próba wejścia ci do głowy, nazwanie cię robaczkiem, no, czy to jest taki brak szacunku? Nie, to jest kolejny przykład sprzeczności, które są w Anieli, bo przecież też mówiła, że nikogo nie obrażała nigdy wcześniej, a mnie nazywa robaczkiem. Mhm. Ale odbierasz to tak jako agresję tak, w twoją stronę, czy bardziej tak, takie zlekceważenie? Odbieram to oczywiście, że tak, ja jestem robaczkiem przy jej umiejętnościach. A co, to było pieszczotliwe? Będziesz było mnie tam głaskać, czy się poturlasz na mnie? To przepraszam za tego robaczka, mogłam nazwać koteczek, mogłam nazwać ptaszeczek, to by cię wtedy misiu nie, zawsze jest spoko, to by cię nie uraziło, a robaczek cię uraził. No tak, wielka królowa Freak Fightów kontra Jezu, robaczek. To ty jesteś strasznie tak. wrażliwa, Zuzia. Ja jestem bardzo wrażliwa, ja mam ADHD, to no, jest choroba duszy. Ty jesteś bardzo wrażliwą dziewczynką, jak robaczek i moje zdziwienia tak cię wytrącają ze spokoju, to ty jesteś bardzo wrażliwą dziewczyną. Bardzo. No ale wrażliwość jest super cechą, tak? Oczywiście, że tak. I trzeba to pielęgnować, a nie no, oczywiście, oczywiście. Gnieść. Okej, okay, dobrze. No, nie ukrywam, że to jest jakby taka dosyć naturalna, normalna rzecz tak naprawdę, że takie właśnie, że taki trash talk się pojawia. Byłem właśnie ciekaw... Robaczek to... trash talkiem? No właśnie to... Hello! Hello! Zuzi mnie nazwała dziwką tutaj, no. To prawda, no jakby są gradacje tego trash talku, ja nie? Ja pierdzielę. Boże, to ja już nie wiem, do następnej walki to ja wyjdę tak... W wiesz, habicie. Zakonnica. Ja będę się bała, ty mnie nazywasz nieświętym ćpunem, no. Boże. Przypominam ci, że też byłaś uzależniona. Byłam uzależniona, dziwka.
Boże. Tutaj Rywalka też wcześniej zarzuciła ci... Seksmasterka, masturbacja sobie wpiszcie i tam poza Pornhubem też znajdziecie. No nie wiem, każdy niech wyrabia swoją opinię, nie? Właśnie to jest to, że ja nie chcę nikomu niczego... Ale czy masturbacja to jest coś złego? Czy to jest coś złego? Nie. Daj ludziom robić, oczywiście, co chcą. Że nie, jak chcą, to daj, niech się nagrywają i wrzucają do neta. Szczególnie, kiedy mają małżonka i nie tylko planują dzieci. To niech nie jest nic złego, to jest seks jasne, z kimś, oczywiście, kogo że się tak, kocha. To twoje daj dzieci będą się później martwić. Co i ty. Nie wchodź im w życie tak. Ja nie wchodzę nikomu innemu, tylko tobie. No właśnie, teraz. Wchodzisz mi w życie, mówisz, że to jest coś złego. Daj się ludziom masturbować. Pewnie, nie, że to jest coś złego, bo ludzie zaraz... Daj się jak najwięcej. Będziesz wmawiać ludziom, że to jest coś złego. Nie rób tego. Kochani, błagam, dzwońcie, bo tutaj idziemy coraz głębiej. Dosłownie w przenośni. Zusie, w międzyczasie pozwolę sobie, dzwońcie, ratujcie grubego. Oglądałaś walkę Masti z Ewą Brodnicką, tak. Mówiłaś o tym troszkę. Jaki według ciebie element, nie chodzi mi konkretnie tam powiesz, wiesz, trójka par, tylko tak konkretniej, jaki element u Anieli jest najsłabszy? W czym widzisz jakby swoją szansę? Wiemy, jakie są jej atuty. W stójce. Ogólnie stójka, tak? Tak, ogólnie w stójce, no. Widzę ogólnie w stójce. Okay. I mówię, tak jak nikt nie wierzy w ciebie, tak sam musisz w siebie wierzyć. Ja w siebie bardzo wierzę, mój trener we mnie wierzy. I po prostu wierzę w siebie. I wchodzę tam i rozwalam. A jak nie, no to zawsze wychodziłam ze sportowcem. Dla mnie to nie wstyd będzie z Anielą przegrać. Ja oddaję Anieli umiejętności sportowe i szapoba za to. Oczywiście, że tak nigdy jej tego nie ujęłam i nigdy jej tego nie ujmę. Okej, okay. Ja bym jeszcze chciał cię odrobinkę pomęczyć, bo to powiedzenie stójce jest takie bardzo ogólne. Czy bardziej chodzi ci o to, że uważasz, że Anieli brak w tych ciosach siły, że po prostu już, nie jest w stanie się znokotować? 4-14, kozak, jeszcze bardziej w siebie wierzę teraz po tym. Co? Mówię, że 4-14 na mnie kurs, jeszcze bardziej w siebie wierzę po tym. No, ten kurs to szaleństwo, za chwilę no, powiemy o fakturie. Ale im wyżej pójdziesz, tym boleśniej spadasz, nie? Mhm. A u mnie jest w sumie brodzik. Ale jeśli bym cię mógł prosić o odpowiedź tak, na pytanie właśnie, proszę. Jeśli chodzi konkretnie o tę stójkę, czy uważasz, że po prostu brakuje jej, jak to się mówi, knockout power, że po prostu nie ma siły, czy technika jest nie ta, co w tej stójce? Ewa Brodnicka była mistrzynią, jest mistrzynią świata w boksie i z tego co wiem, chyba to nawet Masti wspominała na swoich konferencjach, nie miała nigdy nokautującego ciosu, nigdy nikogo nie znokautowała podczas swojej walki, pomimo tego, że to jest zawodowy pięściarz, zawodowa pięściarka, świata. Dokładnie, i mistrzyni świata, więc... Ja znokautuję ciebie. Okej. Okay. Zapraszam wtedy. Odważne. A tymczasem, zapraszam w clinch. Kochani, mamy pierwszego... I od razu nos wystaw. Mamy pierwszego gościa na antenie. Kogo witam? Kogo goszczę? Witam, cześć. Dorian z Warszawy z tej strony. Siemanko, Dorian. Cześć. Bardzo egzotyczne imię. Cześć, dzięki. Do kogo masz pytanie, byku? No pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe, oczywiście do Zusie kieruję. Cześć. Hejka, Zusie. Cześć. Cześć. Pierwsze pytanie mam do ciebie, takie krótkie. Czy serio wierzysz w to, że pokonasz Lil Mas? Wiesz co? No jeśli nikt we mnie nie wierzy, to... Teraz dokładasz mi dodatkową cegiełkę do tej wiary mojej. A co ja mam do stracenia? Nic. Wychodzę z najsilniejszą zawodniczką we freak fightach, prawda? No znaczy wiesz, to jest tak naprawdę twoja opinia. Szczerze, ja sam osobiście wątpię w to, że z nią wygrasz ze względu na twoją przeszłość. Właśnie o tym mówię. I powtórzę swoje pytanie, czy ty serio wierzysz, że wygrasz z Lil Masti? Tak, ja wierzę. Ja wygram z Lil Masti. Ja wierzę w to. Okej. No ogólnie to wiesz, mam wielu znajomych, mamy też wspólnych znajomych. Słyszałem, że w wieku 23 lat ostro ćpałaś, prawda? Czy ty się do tego przyznajesz, czy nie? No nie, wcale, nie stary, co ty, no, ja dopiero w wieku 23 lat, to ja wyszłam z zakonu, ty chyba coś walisz teraz przez ostatni tydzień, bo ty kompletnie urwałeś się z kontekstu. Nie, to było takie proste, racjonalne pytanie, więc dobra, teraz mam takie pytanie do Lil Masti. Czemu tak się boisz Zusie i uciekasz od konfliktu face to face? I się tylko tłumaczę ze wszystkiego. Gdzie ja uciekam od konfliktu face to face? Face to face dzisiaj będzie, na zakończenie jakby co, oczywiście. Będzie, no. Będzie, ale generalnie przez cały ten czas uciekałaś od face to face i cały czas się tłumaczysz, czyli się jej boisz. Nie wiem. Dorian, tam coś wleciało? Coś było ten? Nie, no przecież cały czas się tutaj rozmawiamy, cały czas jest dyskusja. Aha.
Face to face już no tak, nas czeka. Ja oglądałem cały ten live, no i ta dyskusja to, no pomijając temat, ja i tak dzwonię tylko na chwilę, nie, więc maski udajesz też taką Jehową, a sama zarabiałaś hajs na dziganiu się wibratorem w pizdę i przez to Nie mów nieprawdziwych informacji, takich rzeczy nie było. Pokazywałam swoją kolekcję, pokazywałam, ale nic nie robiłam. Sama zaprzeczasz sobie. No nie robiłam. No nie, no dobra, sama zaprzeczasz sobie. Więc nie mów nieprawdziwych informacji. Na czym się wybiłaś, każdy zna swoją historię, ale dobra, no tak. O tym tutaj to, kochany, tutaj rozmawialiśmy już o tym godzinę, więc... Jak nie półtorej. No tak, tylko nie, ja nie robiłam, nie, nic się nie dźgałam. Więc tutaj nie mów nieprawdziwych informacji. Masz jeszcze jakieś pytanie, Dorian? Bo ja też mam mało czasu. Na koniec, Pawłowski, do ciebie. I tak jesteś najbardziej wkurwiającą osobą chyba tutaj. Dziękuję. I mógłbyś trochę schudnąć, chociaż nawet dla samego wizerunku, prawda? Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Jakie jest twoje pytanie? Przepraszam, nie usłyszałem. Znaczy, wiesz, ogólnie jesteś najbardziej wkurwiającą osobą, według mnie przynajmniej, ogólnie z całego grona i chociaż mógłbyś schudnąć trochę dla samego wizerunku, prawda? Wow, bo, dziękuję. Wiesz co, byku, to jest tak z tym chudnięciem, że ja kocham siebie takiego, jakim jestem. Uważam, wyznaję zasadę, że kochanego ciałka nigdy za wiele. I różnica jest taka, że widzisz, ja zawsze będę miał ten wybór, że ja później w życiu zawsze mogę schudnąć, a ty już nigdy nie zmądrzejesz i to jest problem. Więc dziękuję ci serdecznie, Dorian, za to, że z nami jesteś. Oglądaj dalej. Zapraszam cię, żebyś kupił pay-per-view i oglądał nasze gwiazdy w klatce. Trzymaj tak, się, byku. Tak, zapraszamy, Dorian. Dzięki za telefon. Ale zaorałeś. Proszę pani, dla mnie, nie, no wiesz, ja nie... dla Doriana to był najważniejszy dzień w jego życiu. Dla mnie to jest zwykły wtorek. Ale nie rozumiem tego, dlaczego ludzie chcą, żebyś ty chudł, a może ty taki chcesz być? Ja nie wiem, mi się wydaje, że ja bym stracił moje całe mojo. To jak Samson. Samson, jak mu ścieli włosy, to stracił całą swoją siłę. Wyobrażacie sobie? Piszcie na czacie, kochani. Szczupły Pawłowski, tak, nie? Ale zupełnie na szczerze mówię. Tutaj szczególnie waszym, bo wiecie, dziewczyny, jakby obie jesteście postaciami kontrowersyjnymi, teraz nie powiedziałem nic odkrywczego. I można was lubić, można was nie lubić, można za wami stawać, można stawać w opozycji do tego, co robicie. Ale też jakby tym aspektem, który wy poruszacie bardzo często, jest właśnie to, że jakby... Nie zawsze się ze sobą zgadzacie, ale ty chcesz być sobą. Nie chcecie udawać, nie chcecie kreować. Ten etap jest już jakby za wami, nie? No i ja wychodzę z bardzo podobnego założenia. Ja nie będę też udawał czegoś, czym nie jestem, nie będę rumakował i tak dalej. Będę po prostu taki, jaki jestem. Czasem cringe'owy, czasem mniej cringe'owy, pulchny, jak należy i tyle. Tego wam życzę. Bądźcie szczęśliwi tacy, jacy jesteście. Pracujcie, żeby było lepiej, ale no pressure, nie? No pewnie. A tymczasem chciałem jeszcze zapytać ciebie, bo zaczęliśmy w sumie bardzo mocno od tego tematu i teraz już powoli zbliżamy się do końca, czekamy na kolejne telefony. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby te telefony się pojawiły. Mamy już w tym momencie telefon? Mamy, rozdzwoniło się, więc wrócimy do tego pytanka. A tymczasem kogo witam, kogo goszczę? Bogdan z Choroszczy, dzień dobry, witam serdecznie. O, pozdrawiamy Choroszcz, Białystok i całą ekipę. Co tam u ciebie? Witam prowadzącego, witam dziewczyny. Czekaj, to jest Robert. Który Robert? Nie. Robert Pasu, to jest Robert Pasu. Brzmi jak Sutonator, tak. Potężny Pasut. Witamy cię serdecznie. Co tam u ciebie, byku? Jakie masz pytanie i do kogo? No wszystko źle. Mam pytanie do dziewczyn. Czy okres przeszkadza w walce na gali na przykład? I czy dziewczyny robią coś, żeby na przykład uniknąć właśnie walki, kiedy mają okres? Robert, pozwól, że teraz ja ci odpowiem pół żartem, pół serio. To pytanie było takie abstrahujowe, ale proszę. Moja bluza jest żartem i to nie pół, tylko całym żartem. Weź ją zdejmij, błagam. Chciałbyś zobaczyć bez. Dobrze, kontynuujmy. Nie, dobra, to ją zostaw. Kontynuujmy, proszę. Nie, no to może wtedy to oddajmy seksuologowi w ręce, żeby ładnie to ugryźć i ładnie to odpowiedzieć, żebyśmy nie robili sobie z tego jaj. Jaki wpływ na organizm ma okres wtedy? Czy jest łatwiej, czy ciężej? Czy to jest indywidualna? Znaczy ja myślę, że każdy ma inaczej. Tak, mi się też wydaje, że każdy ma inaczej. Dziękujemy ci, Robert, za to pytanie. W takim razie... Robert... No jak wy macie? Robercik, a masz może... Ja nie zauważyłam różnicy między treningiem wykonywanym podczas okresu, a nie. Tak samo chcę tarczą urwać głowę.
Okej, okay, czyli nie jest jakieś tak, że broń Boże, żeby nie wychodzić na galę i mieć okres, że robicie coś, żeby tego uniknąć. Nie przeszkadza to. Nie, chyba nie, chociaż nie wiem, wiesz co, nie wiem, nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Teraz sobie będę wszystko zapisywać, cały mój cykl menstruacyjny i dam ci znać na Facebooku. Co ty na to? Dzięki. I oczywiście pójdzie przedrukiem oficjalnie na później na wszystkich socjalach Haja, żeby każdy doskonale wiedział. Tak, o co tutaj chodzi, czy dziewczyny mogą, czy nie mogą i jak się czują. I co robić w jakiejś fazie kryzysu. Jeszcze wiadomo, bo Aniela ma w planach rodzinę założyć, to jeszcze będą dni płodne i bezpłodne, też żeby wszystko było jasne. Robert, dostaniesz rozpiskę od Anieli na pewno. Roberciku, czy masz jeszcze jakieś pytanie do nas? Nie, chciałem tylko powiedzieć na koniec, tylko Fame MMA, pozdrawiam, pa. Okej, okay. Każdy ma prawo do swojej opinii, dlatego ten świat jest taki piękny. Dzięki serdeczne, czekamy na kolejny telefon. Ja właśnie chciałem wrócić do tego pytanka dotyczącego Karoliny Owczarz. Być może, nie wiem, czy rzeczywiście jakby ktoś tam z obozu nas ogląda, być może będziemy w stanie to wyjaśnić, bo tutaj było zawirowanie, czy to była propozycja oficjalna, czy to było zapytanie, bla, 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 bla. Pytanie do ciebie, Zusie, czy wyobrażasz sobie, bo mówisz w to, że bardzo wierzysz w to swoje zwycięstwo, cenisz oczywiście swoją rywalkę sportową i tak dalej, ale czy wyobrażasz sobie, co by było, co by to dla ciebie znaczyło freakowo, sportowo, dla twojej kariery, gdybyś rzeczywiście to ty była osobą, która pokonała Lil Masti? Wow. Bo powiedzmy sobie szczerze, że faworytką nie jesteś. No oczywiście, to jest chyba najgorszy kurs na mnie w całej historii mojej, jeśli chodzi o walki. Więc ja tutaj nie mam kompletnie nic do stracenia. Co mi zostało? No ja mam wyjść z przegranym podejściem. Ja mam świetnego trenera, jestem w swojej formie życiowej. Nie takie underdogi już wygrywały. Ja wam pokażę, że stać mnie na bardzo wiele. Zresztą myślę, że nieraz to udowodniłam, a to, że bywało to z różnym skutkiem, natomiast myślę, że nikt na piwo akurat podczas moich walk nie wychodzi. No myślę, że nie. Tak. No i w sumie to jest kolejna rzecz, o którą chciałem was, dziewczyny, zapytać, bo obie słyniecie z tego, jakby umiejętności to jedno, walka to jedno, ale dziewczyny... O, mam kolejny telefon, więc przytrzymam to pytanie. Kogo witam, kogo goszczę, kogo mamy na linii? Witam. No witam, cię z tej strony Adam Zasupce. Siemaneczko, cześć. Do kogo masz pytanie? Na początek chciałbym powiedzieć tobie, że nie pochwalam zachowania pana Doriana z Warszawy, ponieważ my grupie musimy trzymać się razem. O, bardzo mi miło. My brada, no. My brada. Po pierwsze mam pytanie do Zusie. Mhm. Proszę bardzo. Hejka. Cześć. Dlaczego tak krytykujesz Anielę, skoro przeszła tak ogromną przemianę, a Marcin Nikiewicz tak lizałaś, że tak powiem? Bo, no tak, coś wspólnego cały czas, jeśli chodzi o ten temat seksuologii. Dobra, słuchaj, no to powiem ci tak, Marta nigdy się nie wypierała swojej przeszłości i nigdy tego, co robiła, nie nazywała edukacją seksualną, nie ubierała w tego żaden płaszczek. Ona powiedziała... Ale Nikiewicz tak samo się nie wypierała. Nigdy się nie wypierała tego, co robiła. Oczywiście, ona teraz podczas tych konferencji ze mną, widzę, że zaczęła mówić, że tak, robiłam to dla siana, chciałam się wybić, nigdy wcześniej tak nie mówiła. Ja tego nie słyszałam, stara, jeśli tak jest, to ja bardzo chciałabym zobaczyć te nagrania. Ciągle mówiłaś, że edukowałaś młode osoby, ale to z edukacją nie miało nic wspólnego, bo to była taniość, prowokacja i baziew. Zachowanie Marty Nikiewicz też nie miało nic wspólnego z edukacją seksualną. Ale Marta nigdy tego nie powiedziała, Magda się nigdy nie nazywała edukatorem seksualnym. Marta ja się nigdy rozumiem, tak nie nazywała. Ja wszystko rozumiem, ale uważam, że nie powinnaś nazywać Marty dziwką, ponieważ nigdy dziwką nie była, moim zdaniem. No to wpisz sobie seks masterka, masturbacja, zobacz co filmy, jakie wyskoczą ale na górę. Ale masturbacja to nie spuszczanie się w autobusie, no kurwa. A kto to widział? Czy ty wiesz, masz pewność, że to miało miejsce tak naprawdę? Kto widział te filmy? Sama to mówiła. Ona sama to mówiła, ale można mówić różne rzeczy. Czy ty widziałeś to na własne oczy? Ja nie, na przykład zostawiłabym to pod znakiem zapytania. Ale to jest tylko moja subiektywna opinia. Każdy patrzy tam, gdzie chce widzieć. Ja rozumiem, ale wiesz co, uważam, że osoba, która ubiera masło w teledysku i patrzy porównaj sobie kutafę, nie powinna mówić, a nie obrażasz drugiej osoby i mówić na nią, że jest dziwką. To teraz sobie obejrzyjcie, zapraszam was do obejrzenia teledysku Nie lubimy robić, a wpiszcie sobie jeszcze raz, powtarzam, seks masterka, masturbacja. Porównajcie sobie klip, który jest na YouTubie, a filmy, które słowo były klucz. Nieprzeznaczone na YouTube. Nie, to jest hit po prostu. Mi się wydaje, że tymi wszystkimi słowami próbujesz sobie wyrobić mental, żeby mieć jakoś na walce lepiej.
i siebie jakoś tam podbudować, a tak jak powiedział Dorian z Warszawy, wiesz, że nie wygrasz. Wiesz, że nie wygrasz, on nie powiedział, ale ty też nie potrafisz słuchać. Widać, że fan Lil Masti. Powiedz mi, ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Dorian nie powiedział tego, że ja nie wygram. Później chyba zapytał się mnie, czy ja w to wierzę. I ja odpowiedziałam, tak, wierzę. Reszty, co Dorian powiedział, mnie nie interesuje, stary. A czy ja wygram, czy przegram, nigdy nie wiadomo. Zobacz, jaki jest kurs na mnie. Przecież to jest profesjonalny sportowiec. I co ty chcesz mi tutaj wmówić? A daj mi wierzyć w to, że ja wygram. Daj mi wierzyć w to, że ja wygram. Tak jak Lil Masti wierzy w to, że była edukatorem seksualnym. Ja wierzę w to, że ja wygram. Coś jeszcze, mój drogi panie? Oczywiście, bardzo, bardzo chciałbym pochwalić swoje zachowanie i twoje wypowiedzi w rundzie drugiej. Z tego względu, że byłaś wtedy spokojna i uwierz mi, że nawet się polubiłem. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. I o tym ja mówiłam, że ja muszę po prostu mieć spokój i wyważyć go. I rozmawiać tak jak teraz i nie przerywać. Dziękuję. Ja oczywiście zachowam to dla siebie, tej informacji i na pewno pójdzie mi lepiej w następnych rundkach. To też jest dla mnie nowa formuła. No i super. Dobra, z mojej strony byłoby to wszystko. Bardzo pochwalam, pochwalam. Dziwi mnie troszeczkę różnorodność i zachowanie twoim, że tak jak powiedziałeś, raz jesteś odpalona na maksa, raz jesteś spokojna, ale bardziej podoba mi się twój wizerunek, kiedy jesteś spokojna. Dziękuję bardzo. I no oczywiście to... sercem za Anielą. Okej, okay, no to mamy dziękuję, tutaj dziękówka. Fana Lil Masti. Dziękujemy ci bardzo serdecznie, byczku. Trzymaj się. Do usłyszenia. No, do usłyszenia, na razie. To wrócimy tutaj do pytań. Oczywiście czekamy na wasze telefony, na wasze SMS-y. Wpisujcie i się tutaj z nami łączcie. Szybkie dwa pytanka, bo dziewczyny, wy oczywiście słyniecie z tego, że poza show, jakie robicie w klatce, robicie też bardzo duże show przy wejściach. To jest prawdziwa uczta dla oczu. Rozumiem, że na High League 3 też przygotowujecie coś specjalnego i że to też jest taka rzecz, którą będziecie chciały rywalkę przebić, prawda? Dziewczyny? Ja się skupiam na tym, co odpierdolę w oktagonie, a wejście, no wiesz, na pewno coś przygotuję. To i znowu jest ten uśmiech, tak jest, pojawia się. To czekajcie. Będzie show. Ale mówię, no ja się tutaj skupiam na mocno na walce. Okej, okay, czyli jakby, czy to też poniekąd ci się troszkę zmieniło nie, z czasem? Nie, chcę, wiesz, nie chcę też jakichś obietnic tutaj składać, wiesz, że będą czekać i żeby później widzowie, miało być tak, a nie było. Miało być fajerwerki. Ja tu nie chcę nic obiecywać. Ja chcę obiecać, że będzie zajebisty show w oktagonie. Super. A jak to wygląda z twojej perspektywy? No, czy będziesz chciała też zrobić widowisko przed walką? Wiesz co, ja zawsze chcę zrobić widowisko przed, nawet jeśli ono nie jest przemyślane. Znaczy, wiesz, zamierzone. Ja po prostu wchodzę, ja to czuję i ja idę z flow. Natomiast ja mam z 15 pomysłów na wejście tutaj. A tak jak Aniela powiedziała, może lepiej tym razem skupić się na walce, skoro też widzowie lubią tak mój spokój. Może też mnie niech zobaczą w innej wersji. Niech wiara będzie podłożem. Wow, kurczę, to dziewczyny, obie mnie teraz mega zaskoczyłyście, a okaże się, że to wszystko zasłona dymna i będą. Dobrze, kwiaty tutaj, 50 tak, tancerzy, druga Rio de Janeiro. Wszystko się zmieni. Chór gospelowy, o, nie ma ty, będzie się działo, okej, okay, dobra. I pytanie do ciebie, Zusie, a oczywiście my czekamy na wasze telefony, dzwońcie. Kwiaty od Amadeusza Ferrariego. Tak. To jest taki dosyć teraz temat ciekawy, nośny. Proszę mi powiedzieć, co tam się dzieje. Internety chcą wiedzieć. Amadi właśnie na mnie czeka tutaj w studio. Tak? Tak. Więc Amadi, wiem, że to oglądasz i do zobaczenia za chwilkę. O, zakochana para. Dobra, w porządku, ciśniemy w takim razie. I mamy kolejnego słuchacza. Kogo witam? Kogo goszczę? Dzień dobry, witam. Cześć. Kuba z Warszawy. Bardzo mi miło. Dawaj, Kuba, do kogo masz pytanie? No to tak, najpierw mam pytanie ogólne do dziewczyn, więc myślę, że każda z nich się jakoś tam będzie chciała wypowiedzieć. Pewnie. Pytanie moje brzmi, czy dziewczyny przed sparingami jakkolwiek trenują uderzenia głową? Przepraszam, przed walką na sparingach. Tak, na worku. Tak, na tarczach. Okej, okay. Czyli w sparingach tak jakby nie ma prób. Ja myślę, że to mogłoby się skończyć kontuzją, która nie dopuściłaby nas do walki. A finał przecież każdy chce zobaczyć w oktagonie. Także jeżeli czaszki będą pękać, to tego dnia, 4 czerwca w klatce. Tak. Okej, okay, w porządku. I drugie pytanie, mogę? Proszę bardzo.
Zuzie, czy jest możliwość, jak już mówisz, że jesteś wolna, to na jakąś kawkę wyskoczyć. A napisz do mnie na Insta, zobaczymy, co da się zrobić. Wszystko, dziękuję wiesz, bardzo. Ja mam dużo wolnych koleżanek. Ja teraz, tak jak powiedziałam przed chwilą, Amadeusz na mnie czeka w studio, ale napisz do mnie, ja mam dużo wolnych koleżanek, bardzo fajne są koleżanki, bardzo mądre, także dam ci znać. Nie, jestem oczarowany. No chyba teraz Marti Renti też jest chyba z Igielką, tak. Na przykład. To same cudowne partie. No nie, no cudowne dziewczyny. Ja się samymi pięknymi, fajnymi kobietami otaczam teraz. Nie dlatego wątpię, człowiek nie też wątpię, tak się staram. Ja jestem, wiesz, ja jestem oczarowany tobą, także niestety no... Dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymajcie się, zdrówka, hej. No i widzicie, taki Kubuś to jest niby Kubuś, a jednak czaruś. Dziękujemy ci serdecznie. Fajnie, fajnie, że się do nas zadzwoniłeś. No i już na kolejnej gali Heilig Amadeusz kontra ten gość. Dobrze. Zbliżamy się powoli do końca. Już te 2 godziny zleciały nam... Tak, ostatni telefon oczywiście będzie, czekamy na ten ostatni telefon, więc jeszcze dzwońcie, podrzucajcie. Zbliżamy się do końca. Te 2 godziny, no powiem szczerze, że nie wiem jak wam dziewczyny, ale mi minęły jak z bicia trzasnął, bo tak się tutaj dużo jakby działo minęły, i gorąco minęły. Było. Ale ja chcę jeszcze to powiedzieć, że Amadeusz z Zusie to piekielna pasują para do siebie. Pasują, no. Władca piekieł? To jest takie, no, dla widzów chyba wymarzone. I jak to mówiłaś? Demoniczna królowa, tak? Ja już sama nie pamiętam, co, nie, co mogłam Asztarot, mówić. Tak? A, Luksuria Asztarot, no, no. Tak? O Jezu, a to w sumie o zobacz. Że wiesz, że władca piekieł i tak, demoniczna tak, królowa. Tak, tak, o, bez kitu. Ja nawet o tym nie pomyślałam w kontekście mojego starego, tak, mojego starego wizerunku. Ale nie, zdecydowanie wolę ten, a jak trzeba będzie jakąś nową ksywę dopasować pod księcia piekieł, no, to wszystko damy radę zrobić. Okej, okay, w porządku. Kochani, tak jak mówię, czekamy na wasze telefony. Przypomnę wam, że takie wydarzenia, takie cudowne gale i też spotkania z wami, no bo to też jest idealna okazja na to, żeby spotkać się z wami, z widzami podczas wydarzeń towarzyszących typu rundki, konferencje, ważenie, media trening, oczywiście sama gala, która jest zwieńczeniem tego wszystkiego. Zachęcamy, żebyście kupowali bilety na Eventimie, żebyście byli częścią tego, jeżeli nie możecie być tam osobiście drogą pay-per-view. Przypominamy o sponsorach Fortuna, Olawoga, Hotpay, Kredens Smaku, Super Express, Radio SK, no i o tym, żebyście, że macie możliwość działać na efortunie.pl w aplikacji mobilnej oraz na stronie naszego oficjalnego bookmachera. Jest to jedyne miejsce, gdzie możecie obstawiać walki Heilig. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Heilig. No tutaj na tę walkę kursy są rzeczywiście bardzo, myślę, atrakcyjne. Szczególnie jeśli ZUS je zrobi tutaj potężny upset i pokonała Lil Masti. A tymczasem witam i goszczę ostatniego naszego widza. Z kim mam do czynienia? Dzień dobry, panie Pawłowski. Cześć, dziewczyny. Cześć. Hej. Cześć. Ktoś ty jest? Dobrze. Dawid z Warszawy, czarny. Dzisiaj dużo mamy lokalnie, z Warszawy. Tak, wszyscy z Warszawy. Dobrze, to ja bym miał takie pytanie. Proszę bardzo, do kogo? Do pana Pawłowskiego. O, proszę. O, to tak, skoro Zusie mówi się, że piła, co Zusie piła? Krew z okresu. Krew z okresu? Powiedziała niespecjalnie zachwycona. No, ostatnio tak, krwią z okresu to włosy farbowałam na czerwono. Piękny to był kolor. Ja nie widziałem ciebie wczoraj. Piękny to był kolor, nie zapomnę go nigdy. Dobra. A Lil Masti piła mocz? Tak? Nie piłam moczu. No wiem, sztuczny mocz i sok jabłkowy, przepraszam. Dziękuję. Tak samo, no. I chciałem się zapytać, panie Pawłowski, czy w ramach kompromisu mógłby pan zrobić kupę na środku studio? I ją zjeść! Tak, oczywiście, jakby zrobię tak tutaj, za przeproszeniem, nasram tutaj na środku, włożę w to ołówek, powiem, Jerzyk śpi dzisiaj z nami, tak. Ja mam ołówek, ale tego też nie spodziewałam. Ewentualnie, jak tam było sztuczny mocz, nieprawdziwa krew, to możesz położyć po prostu bluzę na środku. A, rozumiem. To jest doskonały żart, bo chodzi o to, że moja bluza jest jak gówno. A, rewelacja. Po prostu... Nie, no jest super. Bardzo, nie chcę, żebyś bardzo się obraził, bo już Dorian...
No. Nie, no byku, jakby zasada jest bardzo prosta, nie jest w stanie obrazić mnie nikt, kogo nie szanuje, także na luzie. Nie, żartuję. Ja dzisiaj, powiem wam, że nie, dzisiaj mam strasznie, ja bo ja jestem ostatnimi czasy strasznie niewyspany, bo ciągle dużo pracy i ja ostatnio jestem taki zadziorny strasznie, dlatego przepraszam, jeżeli komuś tutaj za bardzo wyjaśniam. Wiem, że to wszystko w dobrych emocjach, tak. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Proszę bardzo. Dobra, bo Zuzia się odnosiła, że nie masz ty tylko Linkiewicz, że... Już go rozbawiło. Ona nie jest, ona nie jest edukatorką seksualną i że to, co ona robiła w autobusie, to być może się nie działo, prawda? Tak. Nikt tego nigdy nie widział. Tak, ale jednak było nagranie, jak wciąga mefedron z członka. Ale było. Ale nigdy nie nazwała raz tego edukacją seksualną ani jakąkolwiek. Dwa, autobusu to nie zmienia faktu, że i tak nigdy nikt nie widział. No chyba, że podczas meczów piłki nożnej, kiedy w defensywie ustawiają autobus, żeby obronić wynik, wtedy jest autobus. Kolego Dawidzie, czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszych wojowniczek? Nie, mam nadzieję, że dadzą fajną walkę i... Pewnie, że damy, dziękujemy. I na pewno będę oglądał i że wyjdą z tego cało i mam nadzieję, że zobaczę jakieś strzały z bani. Dzięki serdeczne. W takim razie trzymaj się, Dawidzie. No dzięki. I my także spodziewamy się potężnych grzmotów. Ja myślę, że dzisiaj zostało powiedziane bardzo dużo. Przed nami jeszcze druga konferencja, na której będzie się działo. Nie mogę się oczywiście doczekać tego, co będzie na treningu medialnym. Wszyscy chcą zobaczyć was w akcji na żywo. No i oczywiście zwieńczenie, przysłowiowa wisienka na torcie, czyli 4 czerwca gala High League 3, Ergo Arena Gdańsk Sopot. Bądźcie z nami osobiście, bilety na Eventimie. Bądźcie z nami drogą pay-per-view highlife.tv. Ja w tym momencie, dziewczyny, zanim zaproszę was do face to face'a, klasycznie robimy zawsze słowo na koniec, więc tak, na zakończenie rundek, co byś chciała powiedzieć swojej rywalce? Zusie, napierdalamy się. Napierdalamy się. Zusie? Ja myślę, że ja też na tym zakończę i kropka. Dobrze, no to zapraszam panie do face to face'a. Oj, ciepło. Ty już wiesz. Ty też. Spokojne, uśmiechnięte, pewne swojego. Zobaczymy, kto będzie po tej walce królową, a kto będzie robaczkiem. Bardzo serdecznie wam dziękuję, dziewczyny. Widzimy się już niedługo podczas kolejnych. To jest też bardzo ładne. Szacunek, pomimo tego, że padło wiele cierpkich słów. A ja już jutro zapraszam was o tej samej godzinie na kolejną dawkę rundek. Kamiszka, Ewa Brodnicka, więc myślę, że będzie równie grubo. Do zobaczonka, trzymajcie się, cześć. Dziękujemy wam. Off got Diego, say hasta luego, we'll be in rapping kilos, stub nose with potato, straight out the jungle, this real rap no mama, chop trees with the Draco. Draco. Fucking team, I should be.
fuck you.